chciałem Państwu powiedzieć, że szczególnie liczę na ten wymiar praktyczny dzisiejszego spotkania i o tym będziemy mieli okazję porozmawiać. Natomiast już w ostatnim zdaniu chciałem Państwu powiedzieć, że wyślę do Państwa mailem pewne podsumowanie pracy, które wykonaliśmy z Państwa pracownikami, którzy byli w zespole koordynatorów do spraw dostępności. To ten zespół spotykał się kilkanaście razy w sumie i uważam, że była to bardzo dobra praktyka i mam ambicje, aby taki sam zespół powołać, jeśli chodzi o sygnalistów. I wyślę to do Państwa w mojej propozycji, wzorując właśnie na tych dobrych przykładach związanych z koordynatorami do spraw dostępności. I wyobrażam sobie to w ten sposób, że ten zespół byłby takim forum wymiany informacji między poszczególnymi województwami, gdzie mielibyśmy okazję dogłębnie jeszcze zwiększać wiedzę dotyczącą tego, jakie konkretne praktyki dotyczące ochrony sygnalistów są w urzędach, jak są układane procesy i procedury. Mielibyśmy tam również możliwość korzystania z usług doradczych i wsparcia, chociażby właśnie z Kancelarią Domański, Zakrzewska i Palinka, do czego serdecznie zachęcam. My takie spotkania byśmy robili i też byśmy współpracowali komercyjnie z poszczególnymi doradcami, oferując Państwu, czyli województwom, za darmo już konkretne oferty, doradztwo czy szkolenia w takim właśnie trybie, jak nam się to udało zrobić przy okazji koordynatorów do spraw dostępności. Także ja w tym momencie żegnam się z Państwem w ten sposób, że odejdę od monitora i przejdę do pokoju, gdzie to szkolenie się odbywa. Oddaję głos Pani Annie. Na bieżąco jeszcze będę Państwa część, którzy będą się pokazywać, nowe osoby, dołączał do naszego szkolenia. Bardzo proszę Państwa na sam koniec od tego, od czego zacząłem, o wyłączenie mikrofonów i na pytania przyjdzie czas pod sam koniec. Zachęcam do dyskusji. Dziękuję, oddaję Pani głos. Pani Aniu, scena jest Pani. Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj mogę być z Państwem. Jak sądzę, temat sygnalistów nie jest absolutnie dla Was nowy, bo już takiego czasu się o nim mówi, a dzisiaj mamy szczególny dzień, tak nam się udało, bo dzisiaj mija właśnie termin na transpozycję dyrektywy do polskiego systemu prawnego. Jak Państwo już wiecie, nie udało się uchwalić ustawy w tym terminie. Cały czas mamy do czynienia z projektem, ale za chwilę Państwu powiem, jakie są przewidywania co do losów ustawy. Powiem Państwu też, jak wygląda polska regulacja versus też dyrektywa. Trochę powiem o tym też, czy dyrektywa może mieć bezpośrednie zastosowanie i w jakim zakresie, ale też chciałabym się z Państwem podzielić praktycznymi przykładami, ponieważ temat sygnalistów, o ile w Polsce jest tematem nowym, jeśli chodzi o polskie regulacje, to sygnaliści jako taka instytucja czy jako zjawisko istnieją już od kilku lat i wiele firm z sektora prywatnego już od jakiegoś czasu korzysta z kanałów do powiadamiania o nieprawidłowościach, współpracuje z sygnalistami, zachęca swoich pracowników do tego, żeby powiadamiali o nieprawidłowościach, dlatego że też widzą duży sens w istnieniu takich rozwiązań, nawet jeśli one nie obowiązywały do tej pory regulacyjnie. I dlaczego tak jest, to też dzisiaj Państwu powiem. Ja się podzielę teraz z Państwem moją prezentacją. Tak, to już jest chyba to. Proszę mi tylko dać znać na czacie, czy widać prezentację. Ale ja już widzę, że ją widać. Dobra. Okay. Ja może krótko się jeszcze... zobaczmy. Okej, okay, to tutaj będę patrzyła, bo u mnie nie widać. Ja się krótko może jeszcze przedstawię. Nazywam się Anna Partyka-Opiela, jestem partnerem w Kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka i szefem zespołu Compliance, czyli tego zespołu, który zajmuje się tak zwaną zgodnością. To znaczy patrzy na to, czy organizacje, czy one są z sektora publicznego, czy one z prywatnego, działają zgodnie z prawem, ale przede wszystkim wdrażamy regulacje wewnętrzne, które mają zapewnić minimalizację ryzyka
nieprzewidywalnych i mających surowe konsekwencje zdarzeń w przyszłości, a innymi słowy mówiąc, zajmuje się minimalizacją i zarządzaniem ryzykiem, szczególnie ryzykiem prawnym. W smart compliance'u, taką częścią tego compliance'u nie ma, ja używam angielskiego słowa, bo niestety nie udało się znaleźć w języku polskim dobrego słowa, takiego dobrego odpowiednika na słowo compliance. Polskim słowem jest zgodność, ale ono jest zbyt szerokie, żeby móc je tutaj stosować. Częścią tych systemów, które budujemy, systemów compliance'owych, są właśnie systemy dotyczące ochrony sygnalistów i budowania systemów pozwalających na poinformowanie o nieprawidłowości w organizacji. No i proszę Państwa, 17 grudnia, czas na transpozycję przepisów do polskiej ustawy, ponieważ dyrektywa od tego dnia powinna zacząć obowiązywać, powinna być przeniesiona i transponowana do lokalnych przepisów prawa. Niektóre kraje już zdążyły, na przykład Rumunia ma już swoją ustawę. W Polsce, jak wiecie, nie zdążyliśmy, mamy tylko i wyłącznie projekt ustawy, który się bardzo późno ukazał, bo ukazał się dopiero 18 października. Same zapowiedzi tego, że będzie ten projekt, były już w maju, ale od maja do października nic się nie wydarzyło. Podejrzewam też dlatego, że zmieniło się ministerstwo wydzielone, co zostało do Ministerstwa Pracy, więc pewnie dlatego. Projekt się pokazał, projekt w dużej części odpowiada tym zapisom, które są zawarte w dyrektywie, ale też wprowadza kilka takich rozwiązań, powiedziałabym, dalej idących niż zakłada dyrektywa o ochronie sygnalistów. Teoretycznie od 17 grudnia zapisy dyrektywy powinny obowiązywać podmioty publiczne, dużych pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób. Jednak od 17 grudnia 2023 te same obowiązki będą scedowane na pracodawców w sektorze prywatnym, którzy zatrudniają między 50 a 249 osób. No ale to jest teoria, no bo nie mamy polskiej ustawy, więc czekamy na to, kiedy polska ustawa może się pokazać. Według ostatnich doniesień około 20 stycznia ma odbyć się spotkanie uzgodnieniowe, bo jak sądzę, Państwo też daliście uwagi swoje do tej ustawy, więc ma się odbyć spotkanie uzgodnieniowe, z tego co wiem, to oprócz tutaj organizacji samorządowych, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich. Dużo uwag zostało wniesione także przez organizacje związkowe, w sensie związki pracowników. Głównie te uwagi dotyczą, tak jak po Państwa stronie, widzę, że te uwagi dotyczą bardzo istotnej kwestii definicji podmiotu publicznego, co jest, ja zaraz o tym powiem, co rzeczywiście zostało bardzo niedoprecyzowane w polskiej regulacji. Dotyczą one kwestii wyłączenia gmin do 10 tysięcy mieszkańców, bo zgodnie z dyrektywą gminy do 10 tysięcy mieszkańców powinny były być albo mogły być wyłączone przez lokalnego ustawodawcę z regulacji dotyczących sygnalistów. Ten zapis się w polskiej ustawie. Po stronie związkowej wiem, że są próby rozszerzenia tego katalogu naruszeń, który jest zdefiniowany, o którym ja dzisiaj też powiem w ustawie, o kwestie dotyczące naruszeń praw pracowniczych. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem rozszerzenia tego katalogu, o te prawa powiem Państwu za chwilę dlaczego. Pojawiły się też takie uwagi dotyczące rozszerzenia tego katalogu o naruszenia w zakresie korupcji i konfliktu interesu. Tutaj oczywiście, ponieważ mamy całą, w tym katalogu znajdują się i zamówienia publiczne i w tym katalogu znajdują się również kwestie dotyczące w ogóle pieniędzy publicznych, można to tak szeroko nazwać, i lokalnych, i unijnych. Myślę, że gdzieś ta kwestia korupcji już została zagospodarowana, ale no może rzeczywiście to należałoby doprecyzować. I teraz tak, w lutym, z tego ja oczywiście niczego nie gwarantuję, proszę Państwa, ja mówię o tym, co,
być może będzie. W lutym projekt prawdopodobnie trafiłby na Komitet Stały Rady Ministrów, więc optymistycznie rzecz przyjmując, w marcu być może mielibyśmy ustawę. Czyli można tak na dzień dzisiejszy przyjąć, ponieważ jesteśmy w okresie świątecznym, więc jesteśmy tak bardziej optymistycznie nastawieni do życia, że do końca pierwszego kwartału 2022 roku ustawa zostanie przyjęta. Proszę pamiętać, że w przepisach obecnie, które obecnie znamy, tam jest tylko 14-dniowy termin na wejście w życie vacatio legis, bardzo krótki, jak dla takiej regulacji, która wprowadza tylko obowiązków, tyle obowiązków. Więc ja bym tutaj z praktycznego punktu widzenia nie czekała, aż ustawa zostanie uchwalona. Próbowała się przygotować na spokojnie, bo już nie trzeba tak gnać jak teraz, troszeczkę wcześniej, bo musicie pamiętać, że tam jest tylko te 14 dni na przygotowanie się, a to jest o wiele za krótko. Czym jest whistleblowing? My mówimy whistleblowing to nazwa oczywiście angielska. W Polsce kilka lat temu wymyślono termin sygnalista. Ten termin sygnalista został tworzony przez Fundację Batorego. Musicie Państwo wiedzieć, że to nie jest pierwszy ten pomysł, który teraz powstał, może nie sam pomysł, tylko ten projekt ustawy, który powstał. Oczywiście on powstał dlatego, że mamy dyrektywę i taki obowiązek ma państwo. Natomiast już od kilku lat prowadzimy w Polsce, ja też w tych dyskusjach uczestniczę, na temat doregulowania sytuacji sygnalistów w Polsce. Kilka lat temu wspólnie z UNGC, to jest taka polska agenda ONZ-u działająca w Polsce, przygotowywaliśmy założenia do ustawy o sygnalistów. Te założenia troszeczkę inaczej wyglądały niż zakłada aktualny projekt ustawy. Pojawił się też projekt ustawy przygotowany przez właśnie Fundację Batorego, ale jakby nigdy nie udało się tego tematu przeforsować, nie było zainteresowanych tym tematem, dopóki nie pojawiła się dyrektywa. W dyrektywie, proszę Państwa, nie mamy tak naprawdę, w dyrektywie, w ustawie polskiej nie mamy definicji sygnalisty. Znaczy nie jest powiedziane, jest określony krąg osób, który może być sygnalistą i w jakim kontekście ta osoba może zostać sygnalistą, ale w ogóle nawet nie używa się tego sformułowania, ale nie mamy takiej stricte definicji sygnalisty. Generalnie sygnalista albo z angielskiego whistleblower, czyli ten, który dmucha w gwizdek, to jest osoba, która dokonuje zgłoszenia o nieprawidłowości. I jak przygotowywaliśmy założenia kiedyś do polskiej ustawy, to apelowaliśmy o to, żeby sygnalista to była ta osoba, która działa w dobrej wierze. Ta, która rzeczywiście chce, wierzy w to, że jest nieprawidłowość, tą nieprawidłowość trzeba zgłosić i nie ma po jego stronie negatywnych pobudek do tego, jakiejś złośliwości takiej zwykłej, czy chęci wyrządzenia komuś krzywdy. Taka definicja nie znalazła się w polskiej ustawie, takiej definicji też nie ma stricte w dyrektywie. Szkoda, bo to by troszkę według mnie zmieniło też taki obraz sygnalisty, który mamy teraz. Niestety ten termin w Polsce jest dosyć negatywnie przyjmowany kulturowo, no bo ten, który mówi o czymś i jeszcze może mówić o tym anonimowo, to nam w Polsce się kojarzy z nikim innym jak z donosicielem. Tak, no, tak po prostu jest. I myślę, że kulturowo mamy dużo do odrobienia w tym zakresie, ale ja zawsze tłumaczę, że sygnalista to jest po prostu ta osoba, która działa w dobrej wierze, która rzeczywiście ma taką pobudkę do tego, żeby zgłosić pewną nieprawidłowość, bo widzi, że ona wywołuje negatywny wpływ na środowisko, w którym przebywa. Ja teraz Państwu opowiem, ponieważ tak jak powiedziałam, ja tematem sygnalistów się zajmuję od wielu lat i prowadziłam także szereg postępowań z udziałem sygnalistów, ponieważ rzeczywiście szczególnie firmy amerykańskie, ale też firmy niemieckie, francuskie, które tutaj prowadzą działalność w Polsce, takie regulacje posiadają od kilku lat. I jeden z takich przykładów, poprosiła nas centrala firmy niemieckiej, tutaj zgłosiła się do nas jako do polskiej kancelarii o pomoc, ponieważ centrala dostała maila z takiego bardzo wymyślonego jakiegoś adresu, ktoś sobie wymyślił po prostu adres mailowy, dostała tego maila, w którym człowiek donosił, że od kilku lat w lokalnym tutaj przedsiębiorstwie należącym do tej korporacji
dzieją się nieprawidłowości, że są wyprowadzane po prostu środki pieniężne przez osobę, która się zajmuje zakupami. Zostaliśmy poproszeni o to, żebyśmy się zajęli tą sprawą. Ja się skontaktowałam z tym sygnalistą i on zgodził się na spotkanie ze mną. Spotkał się ze mną u mnie w kancelarii. Na to spotkanie ten człowiek przyszedł z taką górą dokumentów i na tym spotkaniu wręczył mi płytę, na której było 20 godzin nagrań. Okazało się, że to był człowiek, młody człowiek, który pracował tam w dziale zakupów. Był taki, wiecie, młody, chciał coś zmienić, jakby bardzo lubił tą pracę i wymyślił sposób na optymalizację tych zakupów, ponieważ zauważył gdzieś tam, że te zakupy nie są jakby dokonywane tak, żeby to było najlepiej po prostu dla organizacji, najtaniej, najbardziej efektywnie. Poszedł z tym pomysłem dla prezesa. Prezesowi się ten pomysł spodobał. Nad sobą jeszcze miał szefa, to jest bardzo ważne. I poszedł ten człowiek na urlop. Jak już wrócił z urlopu po 2 tygodniach, to okazało się, że ten proces, ten pomysł jest absolutnie odrzucony. I zaczęła się taka dziwna atmosfera wobec niego dziać. Ludzie się przestali do niego odzywać, jak wchodził do kuchni, to nikt do niego nic nie mówił. Czyli trochę taka klasyczna sytuacja mobbingu, można powiedzieć, tak? No i on jakby zaczął podejrzewać, że jakby za całą tą sytuacją stoi jego szef i rzeczywiście zaczął go sprawdzać, zaczął go rzeczywiście nagrywać. Przekazał nam te wszystkie materiały i co się okazało? My po przeprowadzeniu takiego wewnętrznego postępowania, można powiedzieć, ja staram się tego słowa nie używać, ale takiego śledztwa wewnętrznego po prostu, które zostaliśmy poproszeni, doszliśmy do tego. Otóż okazało się, że ten człowiek od kilku lat poprzez swojego, może tak, żeby nie uwierzyć szczegółów, poprzez swoją rodzinę założył firmę i zamiast nasz klient kupować te półprodukty do produkcji bezpośrednio od producenta tych półproduktów, kupował to przez tą firmę, gdzie była narzucana jakaś stosowna marża. Ponieważ ten człowiek odpowiadał za zakupy, no to jakby gdzieś nigdy to nie zostało wyjaśnione. No okazało się, że tam zostało przez ten czas, ponieważ ten proceder trwał bardzo długo, zostało wyprowadzone z organizacji kilka milionów złotych po prostu, tak? Wszystko dobrze funkcjonowało, wiecie, firma działała, nikt się jakby nie domyślał, że coś takiego może być. W ogóle ten człowiek w wyniku całej tej takiej sytuacji w firmie, ten nasz sygnalista, po prostu się zwolnił, miał bardzo głęboką depresję i tutaj Niemcy poprosili mnie, żebym się jeszcze raz z nim spotkała i żebym się go zapytała, czego on chce, czego on oczekuje. Ja usiadłam się, zapytałam, wie, czego pan oczekuje, czego by pan chciał, czy pan chce przywrócenia do pracy, czy pan chce, nie wiem, jakieś odszkodowania i tak dalej, a on powiedział niczego. Ja bym chciała, żeby było sprawiedliwe. I mówię Państwu o tym przykładzie, żeby pokazać, żebyśmy się trochę nie bali tego, że nagle jak wprowadzimy, że to jest tak, że z tego systemu tylko będą korzystały osoby, które będą nam chciały wyrządzić jakąś złośliwość. Przede wszystkim ten system ma chronić takie osoby, bo gdyby ten człowiek miał wcześniej taką ochronę, gdyby w tej organizacji istniały takie systemy, to być może wcześniej by ktoś zareagował i być może by nie doszło do takiej sytuacji, że po prostu człowiek został zniszczony psychicznie. Dobrze, proszę Państwa, to, że już 17 grudnia i dzisiaj mamy 17 grudnia, powinna być transpozycja dyrektywy, to wiemy, nie mamy transpozycji dyrektywy, mamy polską ustawę, czekamy na nią, mamy wielką nadzieję, że ona będzie w marcu. Czy tak się stanie, no to proszę Państwa, no niestety, ale nie dam sobie ręki uciąć, bo bardzo są moje ręce przydatne, więc nie dam sobie tych rąk uciąć. I teraz tak, kto proszę Państwa podlega ochronie jako sygnalista? To są wszystkie te osoby, które podjęły informacje o nadużyciach w kontekście związanym z pracą. Jak Państwo widzicie, już sformułowany kontekst, to już wiadomo, że to jest bardzo szeroki, tak? I teraz oczywiście to są nasi pracownicy, ale to mogą być nasi pracownicy byli,
albo tacy, którzy są w procesie rekrutacji. To mogą być wolontariusze, stażyści. I tutaj jest, proszę pamiętać, że w ustawie jest powiedziane w szczególności, więc to nie jest katalog zamknięty. Członkowie organów, przedsiębiorcy, te osoby, które współpracują z nami i na zasadzie umowy o współpracy, i na zasadzie umowy cywilnoprawnej, dostawcy, podwykonawcy, więc bardzo szeroko, zawsze w kontekście związanym z pracą. Czyli to jest takie wszystkie te okoliczności, które się gdzieś tam z tą pracą wiążą. Bardzo szerokie jest to pojęcie, tak? Znaczy właściwie pod nie można bardzo wiele rzeczy podłączyć, więc zachęcałabym do tego, żeby patrzeć na ten termin szeroko. Nie spodziewam się, żeby to zostało jakoś doprecyzowane jeszcze na następnym etapie prac nad ustawą. Również chroniona jest osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia. Wiem, że tutaj trochę uwag było do tej definicji osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, kto to jest. Co to może być? Na przykład z praktyki mojej to może być na przykład osoba, która nie wiem, pomagała kserować dokumenty, która pomagała temu sygnaliście skorzystania z jakiejś opieki prawnej. Mogą takie osoby się pojawić, one też zostały objęte ochroną. Brak definicji samej osoby dokonującej zgłoszenia, wydaje się najważniejszej definicji. Ona jest w dyrektywie, ale nie jest też tak precyzyjnie sformułowana. I teraz jakie obszary? I tutaj ustawodawca jest, tak jak dyrektywa, dosyć precyzyjny. To jest katalog zamknięty, tak? I teraz państwo, i tu są zamówienia publiczne, tu są kwestie ochrony środowiska, zdrowie publiczne, kwestia ochrony danych osobowych, teraz kwestia cyberbezpieczeństwa, bardzo istotna teraz. Mniej państwa dotycząca kwestia zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, ale bezpieczeństwo żywności, zdrowie, dobrostan zwierząt, zamknięty katalog. W tym katalogu, tak jak powiedziałam państwu wcześniej, nie ma kwestii praw pracowniczych, tak? Czyli, bo klasycznie najczęściej, to muszę państwu powiedzieć, że z mojej praktyki wynika, że najczęściej te kwestie zgłaszane przez sygnalistów do tej pory, to były kwestie związane z mobbingiem i dyskryminacją. No i to były duża ilość spraw. Jakbym powiedziała, jakbym miała mieć trzy rzeczy, to tak, mobbing. Następna rzecz to są takie, my to nazywamy tak, proszę wybaczyć te sformułowania angielskie, ale takie frody wewnętrzne, takie oszustwa wewnętrzne, tak? Tu ktoś się z kimś dogadał, tu ktoś wybrał tego dostawcę, bo dostał coś w zamian. Najczęściej to są tego typu rzeczy i konflikt interesów, tak? Czyli sytuacje związane z konfliktem interesów. Trzy takie najczęściej zgłaszane kategorie. W ogóle są takie amerykańskie badania, które mówią, że jeżeli organizacje mają wprowadzone systemy dotyczące powiadamień o nieprawidłowościach, to pozwala to oszczędzić około 40% z potencjalnych szkód, które się mogą wydarzyć. No bo jak się dowiem pierwszy, no wiecie państwo, bo jeszcze to jest ważna rzecz, której ja nie powiedziałam do tej pory. Co jest takiego najważniejszego w tych systemach? To, że wy posiadacie informację i to, że ją posiadacie pierwsi. Bo ta informacja może być najgorsza. Niech ona, bo czasami może być najgorsza, już jakby nie definiując jej, ale zawsze wiecie pierwsi. Jak wiecie pierwsi, to możecie coś z nią zrobić. Jak się dowiecie, dopiero wtedy, jak się dowiedzą zewnętrzne organy, a nie daj Boże organy ścigania, nie możecie już nic z tym zrobić. Absolutnie. I to już jest poza wami. Natomiast jak wiecie pierwsi, to możecie sprawdzić, możecie podjąć decyzję, możecie się zastanowić, co z tą sytuacją zrobić. Jeśli to dotyczy konkretnych osób, nie wiem, możecie je zwolnić, możecie sami powiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeśli dotyczy to przestępstwa. Możecie zrestrukturyzować dział, możecie wprowadzić dodatkowe procedury albo dodatkowe mechanizmy, które zapobiegną. Jesteście panami sytuacji. Gra w sygnalistach i gra dotycząca tej kwestii ochrony sygnalistów, to jest gra o informację. Kto pierwszy będzie miał informację i co zrobić, żeby ten sygnalista przyszedł do was pierwszy. Dlatego ja bardzo bym była ostrożna i tutaj bym absolutnie zniechęcała do potraktowania tego jako taką fasadową instytucję. Mieć coś, byle mieć. To jest jeszcze gorsze. Znaczy tak już mieć, byle mieć, to lepiej w ogóle nie mieć, moim zdaniem, tak? Jak już się, no wiadomo, że będzie obowiązek ustawowy, jak się już na to decydujemy, to zachęcałabym, żeby się do tego przyłożyć, bo to rzeczywiście może być źródło informacji i tak bym państwa zachęcała do tego, żebyście potraktowali to jako źródło, dobre źródło dla was informacji.
I teraz, jak Państwo już pewnie wiecie, są zgłoszenia wewnętrzne, są zgłoszenia zewnętrzne i jest tak zwane ujawnienie publiczne. Zacznijmy od tych wewnętrznych, bo myślę, że to jest taki obowiązek, który na dzień dzisiejszy jest dla Was najważniejszy absolutnie, tak? I teraz kogo dotyczy obowiązek tworzenia wewnętrznych kanałów zgłoszeń? W Waszym przypadku podmioty działające w sektorze publicznym oraz podmioty będące własnością lub pozostające pod Waszą kontrolą. Tak jak Państwu mówiłam, dyrektywa zakładała, że Państwo mogą zwolnić z obowiązku gminy liczące poniżej 10 tysięcy mieszkańców lub podmioty zatrudniające poniżej 50 pracowników. To pierwsze zwolnienie nie zostało zastosowane w polskiej ustawie. Tak, tutaj jakby nie ma o tym mowy, tylko i wyłącznie wprowadza się progi dotyczące zatrudnienia. I teraz jak wyglądają te progi zatrudnienia? Pracodawcy zatrudniający co najmniej wszyscy, którzy będą zatrudniali powyżej 50 pracowników, mają ten obowiązek. Jest jeden wyjątek, czyli ci, którzy mniej niż 50 pracowników, nie mają tego obowiązku. Czy to jest sektor prywatny czy publiczny, przy czym prywatny między 50 a 250 dopiero 17 grudnia 2023. Jest jeden wyjątek, on Was nie dotyczy, ale ja powiem to jako taką ciekawostkę, że wszystkie te podmioty, które generalnie są związane z finansami, czyli działające na rynku finansowym i które podlegają ustawie o tak zwanym przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, te podmioty bez względu na ilość zatrudnienia, czyli na przykład jak są fundusze inwestycyjne, tak to wynika teraz z tych przepisów, które mamy, czyli na przykład jak mamy fundusze inwestycyjne, które zatrudniają, nie wiem, czasami dwie osoby czy trzy osoby, one będą musiały mieć taki system, tak? Więc ogromna rzesza podmiotów. Ta realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych będzie dotyczyła podmiotów publicznych zawsze w przypadku zatrudnienia powyżej 50 osób. I teraz, gdybyśmy dzisiaj mieli ustawę, to by pewnie dotyczyła od 17 grudnia tego roku, czyli od momentu wejścia ustawy. I teraz ja może powiem, istnieją pewne argumenty za tym i rzeczywiście patrząc na dotychczasowe orzecznictwo europejskie i praktykę, sygnalista może skorzystać bezpośrednio z uprawnień, które daje mu dyrektywa i jeżeli państwo nie zapewni mu regulacji, ma roszczenie do państwa, tak? Państwo, podmioty publiczne są emanacją państwa, więc w stosunku do podmiotów publicznych też. Więc teoretycznie już od dzisiaj czy od jutra sygnalista może skorzystać z takich uprawnień. No i teraz jest pytanie, na które Państwo sobie musicie odpowiedzieć, czy Wy już musicie mieć te systemy, czy nie? To jest oczywiście, jakby chcieć tak odpowiedzieć niefrasobliwie, to można powiedzieć, no tak, no musicie. Teoretycznie tak, tylko w praktyce trochę mamy za małą wiedzę, bo nie mamy polskiej regulacji, jak dokładnie te systemy mają wyglądać. Więc pewnie warto troszeczkę wcześniej to wdrożyć. Ryzyko jakieś jest, ale ja nie oceniam go strasznie wysoko, chociaż powiem Państwu, że spotkałam mnie, że bardzo śledzę i mój zespół, mam 10-osobowy zespół, który się zajmuje tylko i wyłącznie tym zagadnieniem, śledzimy to, co się dzieje, jak też opinia publiczna postrzega sygnalistów i na przykład zaczęły się tworzyć grupy na Facebooku. Ja na przykład ostatnio widziałam grupę na Facebooku sygnaliści z województwa świętokrzyskiego. Zainteresowało mnie to szczególnie, bo ja pochodzę rodzinnie z województwa świętokrzyskiego, więc mnie to zainteresowało. Popatrzyłam sobie, co tam się dzieje na tej grupie. I otóż ludzie się, słuchajcie, zaczynają wymieniać informacjami. To znaczy ludzie zaczynają mówić sobie, co ta ustawa da, jakie oni będą mieli uprawnienia. I teraz niektórzy, jak rozmawiam z sektorem prywatnym, to mówimy, wiesz, mówi, słuchaj, byśmy mieli tak, nie wiem, tam 20 zgłoszeń rocznie, czy 15 zgłoszeń rocznie, nie było tego dużo. No, ja przewiduję, wiecie, to tak jak z RODO. Weszło RODO, wszyscy się bali 18 maja, świat pozostał taki sam, nic się nie zmieniło. Ale w miarę jak ludzie się zaczęli jak ludzie zaczęli rozumieć, o co chodzi z tym RODO, to zaczęły się pojawiać zgłoszenia, no i zaczęły się później pojawiać też kary, tak, dla podmiotów. Więc ja myślę, że nie ignorowałabym faktu, że jest zainteresowanie, że ten temat będzie wzmocniony również w opinii publicznej i zwróciłabym na to uwagę. I ten kanał wewnętrzny, proszę Państwa, jest dla Was najważniejszy.
bo jeżeli Wam się uda zatrzymać informacje w tym kanale wewnętrznym, to zawsze będziecie po wygranej stronie, więc tutaj ja powiem, jakie elementy są też istotne. I te zgłoszenia wewnętrzne, to, jeszcze co do tego zakresu. Możecie sobie zakres rozszerzyć, poza ten katalog wymieniony, zakres zgłoszeń. To jest o kwestie etyczne. I teraz pytanie, sama sobie je stawiam i sama sobie na nie odpowiem. Pytanie jest takie, czy rozszerzać? Ja bym nie rozszerzała. Powiem dlaczego? Dlatego, że o cokolwiek rozszerzycie ten katalog, będziecie od razu, znaczy od razu ten sygnalista zostanie objęty ochroną. Więc na przykład, jeżeli rozszerzycie ten katalog o kwestie mobbingowe, możecie, fajnie, tylko od razu ta osoba zgłaszająca jest objęta pełną ochroną. Nie możecie powiedzieć, że tu jest cała ochrona, a tu będzie tylko pół ochrony na przykład, tak? To jest cała ochrona i o tym trzeba koniecznie pamiętać, więc do decyzji można, ale nie trzeba. I teraz jak zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane? One mogą być w formie ustnej lub pisemnej, mogą mieć formę papierową, telefoniczną, osobiście, no i wreszcie te zgłoszenia elektroniczne przez mail czy przez system online, o którym dzisiaj będziemy też mówić, ale jest bardzo ważna kwestia, wy musicie zagwarantować poufność i poufność akurat i w ustawie, i w dyrektywie jest wielokrotnie podkreślana. Uwaga, poufność to nie to samo co anonimowość, to też zaraz sobie to wyjaśnimy, ale te systemy, tak musicie wybrać takie kanały, żeby one gwarantowały poufność sygnaliście. To jest bardzo istotne. Zgłoszenia zewnętrzne, no to więc tak, sygnalista, jak teoretycznie sygnalista powinien w pierwszej kolejności, jeżeli to jest wystarczające dla niego w jego ocenie, nie w waszej, w jego ocenie, dokonać zgłoszenia wewnętrznego, ale może albo uznać, że system ten wewnętrzny nie jest, ten kanał wewnętrzny nie jest wystarczający, albo na przykład nie otrzymał potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia, albo nie otrzymał w ciągu 3 miesięcy tak zwanego feedbacku czy tej informacji zwrotnej, albo w ogóle mówi, okej, ja nie wierzę, idę na zewnątrz, tak? I teraz do kogo on może pójść na zewnątrz? Przede wszystkim takim organem centralnym będzie Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu została przypisana ta funkcja, Który tak samo jak wszyscy jest zaskoczony tym, że dostał tą funkcję i nie jest jeszcze absolutnie gotowy na to i wiem, że tutaj się toczą też rozmowy. Już od kilku lat istnieje taki system zgłoszeń w UOKiK-u. Tam rocznie jest chyba około 600 zgłoszeń, mniej więcej 600 zgłoszeń rocznie przyjmuje UOKiK. No i teraz również jest mowa o organach publicznych. Natomiast te organy publiczne, jak Państwo wiecie, nie zostały precyzyjnie zdefiniowane. No i teraz jest odpowiedź, czy każda gmina będzie musiała mieć taki kanał zewnętrzny. Patrząc na te przepisy dzisiaj, tak jak one są dzisiaj, tak. Ale czy na przykład każde przedsiębiorstwo gminy będzie musiało dotrzeć? To tutaj już jest bardzo duża wątpliwość. Ja uważam, że to nie było celem ustawodawcy i tak nie powinno być. I akurat ten temat uważam, że wymaga bardzo dużej precyzji i takiego dokładnego zdefiniowania, kto ma ten kanał zewnętrzny prowadzić. I Państwo będziecie mieli też obowiązki związane z tym kanałem zewnętrznym. Musicie rozdzielić ten kanał wewnętrzny od zewnętrznego. Jak to zrobić, to za chwilę będę o tym mówiła. I teraz tak, nie wystarczy mieć kanał, trzeba jeszcze zapewnić odpowiednie procedury, czyli tak zwany regulamin zgłoszeń zewnętrznych. Nie trzeba go tak napisać i o tym mówi też dyrektywa, żeby on był zrozumiały dla pracowników, tak? Żeby oni wiedzieli, jak oni mają krok po kroku się zachować, jakie mają uprawnienia, gdzie to zgłosić, do kogo zgłosić, jak będzie wyglądało postępowanie. I teraz mamy, jeszcze mamy trzecia możliwość, mamy ujawnienie publiczne, no bo jak nasz sygnalista dojdzie do wniosku, że ten kanał wewnętrzny jest nieefektywny albo dokona zgłoszenia w kanale wewnętrznym, ale nie dostanie tego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, nie zostanie mu informacja zwrotna udzielona i później dokona tego zgłoszenia zewnętrznego i znowu nie dostanie tych informacji i nic się nie zadzieje z tym jego zgłoszeniem, to teoretycznie taki nasz sygnalista ma prawo do tak zwanego ujawnienia publicznego, czyli na przykład opublikowania informacji na Facebooku.
No i oczywiście będzie cała się odbywała teraz, będzie to podlegało ocenie, czy on miał prawo, czy nie miał prawa, czy skorzystał. Rozumiem, że to będzie po stronie wtedy sygnalisty, tak rozumiem te przepisy, udowodnienie, że dotychczasowe metody, które zastosował tego zgłoszenia, nie były efektywne. Natomiast wiecie, jak to jest, jak już też ujrzy światło publiczne, to już zostaje, nie da się tego wymagać, tak? Więc znowu to jest kolejny argument. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, że ujawnieniu publicznemu będzie mógł dokonać sygnalista i będzie podlegał ochronie, kiedy uzna i kiedy rzeczywiście obiektywnie będzie można to stwierdzić. Pytanie, kto to będzie stwierdzał? Pewnie sąd, by doszło do sprawy o naruszenie dóbr osobistych albo innej sprawy cywilnej, kiedy to naruszenie stanowi zagrożenie dla interesu publicznego, tak? Uznaje, że no nie jest szczelny ten system, wszyscy mają interes wokół mnie, żeby obiektywnie tego zgłoszenia nie rozpatrzyć, dokonuje tego ujawnienia publicznego, albo kiedy obawiam się, że i wewnętrznie, i zewnętrznie mogą być podjęte działania odwetowe. Ja myślę, że trzeba bardzo znowu skupić się na tych wewnętrznych kanałach, ewentualnie na zewnętrznych, bo najgorsze, co może nas spotkać, to ujawnienie publiczne, tak? Dobra, w przypadku ujawnienia publicznego, to jest ten platformą komunikatora Facebook. A jeżeli jak rozumieć ochronę sygnalisty przy ujawnieniu publicznym, czy to dobra odpowiedź? No to wszystko będzie, tego się nie da teraz no, rozstrzygnąć, nie? To będzie, tak. No właśnie, to wszystko. Wszystko będzie zależało od okoliczności, jakie były. Czy ten sygnalista najpierw miał sposobność dokonania wewnętrznego, czy na przykład dokonał wewnętrznie. Wszystko było, wiecie, dlatego ja zaraz o tym powiem, dlatego dokumentowanie tego też będzie miało duże znaczenie, tak? Sygnalista nie musi być taniowy. Nie. Osobą, a nie może załatwić swoich spraw. Może rzucać potwarz na... Ale pamiętajcie... Złożenie wewnętrzne może nie dać mu rezultatów z tego tytułu, że nie potwierdza się to, co sygnalista mówi, bo nie możemy z założenia... Oczywiście. ...każdy sygnalista... Oczywiście. I dlatego zaraz Państwu powiem. ...mogą być różne. Tak, i też pamiętajcie, że dlatego ważne jest, żeby... I do tego Was zobowiązuje ustawa, żeby też mieć jasno określony katalog naruszeń, którą, bo nie może mieć wszystkiego, nie? No, że pani Zosia nie podlała kwiatków, to nie podlega ochronie takie doniesienie, tak? Albo że ktoś jest głupi, no to nie jest doniesienie, bo ono nie ma związku z niczym, tak? Więc to jest ważne, ale też ważne będzie edukowanie ludzi w tym zakresie. To znaczy, kanał ważny, procedura ważna, ale szkolenia, edukacja, kampania edukacyjna to będzie jedna z najważniejszych rzeczy. I to właściwie jest w interesie pracodawców, nas jako pracodawców, żebyśmy bardzo o to zadbali, bo wszystko, wiecie, ludzie są różni, wszystkim nie zarządzicie. Jest jeden system, który nie ma żadnego ryzyka, jak się nic nie robi, no to wtedy nie jest zero ryzyka, tak? Ale zawsze jak prowadzimy jakieś działania, to ryzyko będzie, więc tutaj będzie klucz. I to będzie zawsze podlegało, każda okoliczność będzie podlegała po prostu ocenie sądu. Pamiętajcie, że też są przepisy karne, ja zaraz ich powiem, te, które są karne, które tam wprowadzają 3 lata pozbawienia wolności za brak procedury, ale też przepisy karne, które właśnie mówią o tym przypadku, kiedy ja z intencją, tą fałszywą intencją chcę kogoś obciążyć, tak? Także to też trzeba będzie o tym mówić. O tej kolejności sygnalizowania Państwu już mówiłam. No i mamy wreszcie, proszę Państwa, sankcje. Dyrektywa mówi, sama dyrektywa, że ustawodawca lokalny ma wprowadzić sankcje, które są skuteczne, odstraszające i proporcjonalne. No i teraz proszę, jak Państwo patrzycie na te sankcje, to sobie proszę wybrać jeden element tylko, który został spełniony, tak? One ani nie są według mnie proporcjonalne, ani nie będą skuteczne. Czy będą odstraszające? No może, czy odstraszające w tym sensie, że... tak, no dokładnie. Więc tak, ustawodawca przyjął w tym przypadku takie rozwiązanie, że wprowadził przepisy karne. Przyznam, dosyć kontrowersyjnie, bo z reguły, jak patrzę na te przepisy też, które istnieją w innych krajach dotyczące podobnych zagadnień, to wprowadza się kary finansowe dla podmiotów. To ma sens, tak?
no bo to podmiot jest odpowiedzialny za to, żeby to wdrożyć. I według mnie kara finansowa rzeczywiście, nawet jeśli ona by była wysoka, ale ona miałaby charakter jakiś odstraszający. Tutaj to jest nie wiadomo co. To są przepisy karne, więc pamiętajcie, proszę Państwa, że przepisy karne są takie przepisy, które dotyczą osób fizycznych. W Polsce wprawdzie mamy teoretyczną ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ale to jest tak głęboka teoria, że ja już o niej nie mówię, bo ta ustawa po prostu nie funkcjonuje, więc ja ją pomijam w tych rozważaniach. Mamy odpowiedzialność karną, zawsze odpowiada osoba fizyczna. Czyli teraz kto będzie odpowiadał? No, znając praktykę organów, teoretycznie, praktykę organów ścigania, no to ta osoba, która będzie odpowiedzialna za te regulacje albo za te kwestie dotyczące sygnalistów danej organizacji publicznej albo prywatnej. No i zasada działania organów ścigania, którą ja znam, to jest zawsze, że w drugiej kolejności się patrzy, a kto to nadzorował, kto za to odpowiada, tak? Czy albo się w przypadku firm prywatnych sięga do zarządu i wtedy są dwa sposoby, jeżeli jest regulamin zarządu, to do tego członka zarządu, który był odpowiedzialny za tą materię, a jak nie, no to zawsze do prezesa, no a w przypadku państwa, znaczy do podmiotu, do kierownika, do osoby zarządzającej, tak? Ale to jest przestępstwo, to są wszystko przestępstwa umyślne, znaczy nie dajmy się zwariować, znaczy trzeba mi udowodnić, że ja miałam rzeczywiście zamiar popełnienia tego czynu. Dlatego tutaj w tym przypadku będzie bardzo ważna kwestia należytej staranności. Znaczy ja zrobiłem wszystko, to jest należyta staranność, zrobiłem wszystko, co możliwe w tym przypadku, żeby wypełnić ten obowiązek. Mam potwierdzenia, wdrożyłem system, system funkcjonuje, zarządzeniem, mam osobę powołaną do tego, która się tym zajmuje, sprawdzam, audytuję, przeszkoliłem ludzi. No, nie można mi zarzucić nic, dlatego to będzie bardzo istotne. No i ja uznaję te przepisy za przepisy, jako przepisy karne za przepisy kuriozalne. Nigdy w życiu jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby kogoś karać karą pozbawienia wolności do lat 3 za to, że nie ustanowił wewnętrznej procedury. Naprawdę to albo tam jeszcze jest, zwróćcie uwagę, tam jeszcze jest albo ustanowiona przez niego procedura narusza artykuł 29. Czyli co, jak wystarczy, że mi zabraknie jednego elementu w tej procedurze i przepraszam, takie kolokwializm, co mogę pójść do więzienia, no, to nie są efektywne przepisy. Jeśli się one nie zmienią, no to trzeba mieć jednak gdzieś z tyłu głowy, że one istnieją, tak? I że one będą funkcjonowały. Wiem, że to jest jeden z głównych postulatów w konsultacjach publicznych do zmiany. Mam nadzieję, że albo zostaną te przepisy karne złagodzone, no albo jednak ustawodawca zmieni te przepisy na karę po prostu, na karę administracyjną, co ma sens według mnie. Jak wygląda proces? Muszę mieć regulamin, tak? Muszę mieć podmiot, który będzie upoważniony do przyjmowania tych zgłoszeń. I teraz tak, czy przyjmować zgłoszenia anonimowe? Mówimy teraz o wewnętrznej procedurze, wewnętrznej. Nie macie takiego obowiązku. Możecie? Nie musicie. I teraz kolejne pytanie znowu. Ja bym przyjmowała zgłoszenia anonimowe, ale pod pewnymi warunkami i zaraz o nich powiem. Dlatego, że jednak przynajmniej na początkowym etapie przyjmowałabym, bo z tego, co ja widzę ze swojego doświadczenia, to większość tych zgłoszeń była anonimowa, ale później sygnaliści, jak nabierali zaufania do procesu, to się po prostu ujawniali. Ważne jest tylko, żebyśmy mieli taki system, który będzie nam umożliwiał kontakt z tym sygnalistą, no bo jeżeli wprowadzicie anonimowe zgłaszanie i na przykład to będzie linia telefoniczna, to nie będziecie mieć kontaktu z tą osobą, to nie oddzwonicie do niej, tak? Albo jak pozwolicie na anonimowe zgłoszenia i one będą mogły tylko przychodzić pisemnie, no to jak anonimowo, to co, nie, ani nie potwierdzicie sygnaliście, że przyjęliście to zgłoszenie, ani nie dacie mu informacji zwrotnej. Ja mówię o tym, że rzeczywiście, przynajmniej w początkowym etapie, nie zamykałabym sobie drogi, ale ja mam rozwiązanie takie praktyczne, które Państwu pokażę na te zgłoszenia anonimowe. Ale nie mówić, nie musicie, tak? Możecie, nie musicie. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych, tam jest pewna kontrowersja w ustawie, bo te przepisy są troszkę ze sobą sprzeczne w ustawie, ale wydaje się, że tam musicie przyjmować i anonimowe, i nieanonimowe, znaczy i anonimowe, i te, które są. Kiedy sygnalista się oczywiście ujawnia. Nie są jasne te przepisy, ponieważ nawet w przepisach początkowych jest napisane, że może zdecydować,
a potem jest, że może przyjmować zewnętrznie i zgłoszenia imienne i lub anonimowe, tak? Więc trochę nie wiadomo, czy tam jest ten obowiązek, czy nie. To ma być doprecyzowane z tego, co widziałam na etapie dalszych uzgodnień. To moim zdaniem stan na dzień dzisiejszy jest taki, że w przypadku zewnętrznych zgłoszeń jest obowiązek przyjmowania ich także anonimowo. Ale zobaczymy, jak będzie to finalnie w ustawie. Proces, więc tak, przyjmuję zgłoszenie, mam obowiązek potwierdzić w ciągu 7 dni, potem się zastanawiam, bo muszę zweryfikować to zgłoszenie, więc albo mogę je przyjąć, albo mogę je odrzucić, no bo ono się na przykład już z gruntu nie będzie nadawało, bo nie będzie wchodziło w zakres tych 15 obszarów. Potem jak już przyjmę, ale jak decyduję, że przyjmuję, to muszę przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przez osoby do tego wyznaczone, tak? I są pewne etapy postępowania, takie dobre praktyki, jak takie postępowanie prowadzić. Potem muszę, jak już przeprowadzę, no zastosuję jakieś środki naprawcze. No jak się już wydarzyło, no tak się mleko rozlało, to trzeba tak posprzątać, żeby było ładnie posprzątane. No i muszę udzielić feedbacku sygnaliście. Teraz pytanie. Ten feedback czy ta informacja zwrotna, co ja mam powiedzieć temu sygnaliście? Czy ja mam powiedzieć wszystko? Nie. Absolutnie. Ja mam powiedzieć, bo tak, drogi sygnalisto, bardzo Ci dziękuję, że złożyłeś. Twoje zgłoszenie się potwierdziło. Zajęliśmy się, tak trochę skracam, tak? Zajęliśmy się Twoją sprawą. Zostały wdrożone niezbędne środki do tego, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Dziękuję. To jest cała moja informacja do siebie. Nie macie obowiązku ani przedstawiania żadnych dowodów, ani ujawniania, jak to prowadziliście. Absolutnie nie. Musicie go poinformować. Dzięki, przyjęliśmy, wyjaśniliśmy sprawę, prowadzimy postępowanie. Tyle, tak? Więcej tych informacji nie muszę udzielać sygnaliście, chyba że zostaną wprowadzone jakieś dodatkowe obowiązki w kolejnym projekcie ustawy. Nie. To jest praktyka. Tak, że należy udzielić informacji zwrotnej sygnaliście. Tak, ale ja bym troszkę szerzej to powiedziała. Mhm. I teraz, proszę Państwa, można zlecić na zewnątrz podmioty, oprócz zgłoszeń zewnętrznych, bo zewnętrznych nie można sobie oddać na zewnątrz, ale wewnętrzne można oddać na zewnątrz do prowadzenia tego systemu przez inny podmiot, który będzie przyjmował zgłoszenia, który będzie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia przekazywał informacje o jego weryfikacji. I to może robić podmiot zewnętrzny, albo osoba wyznaczona w organizacji, która będzie potem odpowiadała za prowadzenie postępowania wyjaśniającego i za przekazanie finalnie informacji zwrotnej sygnaliście. I ważna dla Was informacja, pracodawcy w sektorze publicznym i teraz koniec rzędem temu, dlaczego tylko gminy. I tutaj widziałam, że to było podnoszone przez Państwa, dlaczego tylko gminy, no bo nie wiadomo, dlaczego tylko gminy, mogą ustalić wspólne wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych pod warunkiem zapewnienia ich odrębności i niezależności od zewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń, tak? Czyli generalnie gminy, ale widziałam, że takie były postulaty, żeby to rozszerzyć również na powiaty i tak, na wszystkie szczeble samorządowe, żeby mieć wspólną procedurę. I dla mnie to ma sens, bo powiem Państwu, jak to funkcjonuje dotychczas, no odwołuję się do sektora prywatnego, bo tam to funkcjonowało. Z reguły jest tak, że jest wspólna, jak jest grupa kapitałowa, to jest wspólna procedura, wspólny kanał, jeden system do przyjmowania, to jest rozdzielane na poszczególne kanały, nie wiem, spółka X, Y, Z, ale jest jedna osoba to nadzorująca i procedury są wspólne. I to ma sens i to powinno tak funkcjonować. Tutaj do zastanowienia się, bo tam, gdzie będziecie chcieli system outsourcować, czyli wewnętrzny system oddać na zewnątrz, musi być umowa outsourcingowa. Tutaj do zastanowienia, jak to wygląda. No i też kwestia odpowiedzialności, dlatego że pytanie, czy to ustanowienie wspólnej procedury oznacza, że nie ma odpowiedzialności na poszczególnych jednostkach. Według mnie zawsze ta odpowiedzialność jednak jest. To jest niedoprecyzowane w ustawie, ale można mieć wspólną procedurę. Widziałam, że pojawiły się też takie postulaty, które mówiły o tym, żeby dla kilku gmin móc wprowadzić jeden kanał, szczególnie jak to są gminy mniejsze. Nie jest to zły pomysł, żeby to był wspólny kanał dla kilku
dla kilku gmin. Zobaczymy, co na to powie ustawodawca. Na przykład mogłoby się to, wyobrażam sobie, taki system mógłby funkcjonować w ramach, nie wiem, związku gmin, tak sobie to wyobrażam, tak? I odpowiednie osoby z odpowiednich gmin miałyby tylko dostęp do poszczególnych kanałów, byłaby jedna procedura, która mogłaby być kopiowana na poszczególne organizacje. Czy tak się stanie? Zobaczymy. No właśnie, ochrona danych osobowych sygnalisty, poufność, najważniejsza rzecz, trzeba zapewnić poufność, nie mogą te dane wypłynąć sygnalisty nigdzie, nie? Ale pamiętajcie, poufność to nie to samo, co anonimowość, macie zapewnić poufność, anonimowość w takim kontekście, że możecie albo się zgodzić, albo nie zgodzić w regulaminie na przyjmowanie anonimowych zgłoszeń wewnętrznym. Zewnętrzny, kontrowersyjne. Jak na razie, nie musicie od razu, jak przyjmujecie zgłoszenie, od razu informować tej osoby, która dotyczy zgłoszenia. To jest kontrowersja. Wiem, że dużo osób się zastanawia, czy jak dostanę informację o Janie Kowalskim, to ja od razu mam Jana Kowalskiego opowiadomić. Nie. Jest też takie stanowisko Europejskiego Inspektoratu Danych Osobowych, mówi, że do momentu wyjaśnienia, kiedy to ma sens dla postępowania, nie musicie tych danych, czy nie musicie informować tej osoby o tym, że się toczy postępowanie, tak? Anonimowość, a poufność to Państwu mówiłam. Czy tak, sygnalista ma prawo do ochrony tożsamości, do anonimowości, w sensie takim, że nie można go ujawnić. Ma prawo do dostępu do informacji o przebiegu i o wyniku postępowania, czyli przebieg informuje, że przyjąłem albo odrzuciłem. No i przede wszystkim zakaz działań odwetowych. Jak już mam sygnalistę, on zostaje objęty ochroną, to ja nie mogę. Nie mogę mu wypowiedzieć umowę o pracę, nie mogę wstrzymać jego awansu, nie mogę nie dać mu podwyżki. Czyli przed tymi wszystkimi działaniami tutaj sygnalista jest chroniony. Ta ochrona też dotyczy na przykład tych osób, które współpracują pod wykonawcą. Jeśli bym odmówił zawarcia albo zerwał umowę, no to jest działanie bezskuteczne. Tak? Czyli jak już mam sygnalistę, to go muszę chronić i wy jako kierownicy jednostek, jako osoby odpowiedzialne, jesteście odpowiedzialni za to, żeby ten sygnalista był chroniony, żeby mu tą ochronę nadać. Czyli jeżeli człowiek wie, że za chwilę może być odmówiony w tej pracy, to coś mówimy dla duszy, status sygnalisty musi uzyskać. Ale musi uzyskać, znaczy musi być... Mówię, ten sam ochronę stosunku się. No trochę tak, dlatego że... Zarazuje się do związku zawodowy, później zgłasza niepokojność dotycząca jego kierownika jest niedoruszenie. Oczywiście pamiętajcie, że tam jest te 3 miesiące, więc jeżeli by się okazało, że w ciągu 3 miesięcy to się nie potwierdzi, no to ta ochrona też, tak, albo na przykład zgłosi naruszenie, które nie jest naruszeniem z katalogu, o którym rozmawialiśmy, to możecie odmówić przyjęcia też takiego zgłoszenia. Wiecie, to się nie da tak, żeby Państwo... No ale musi coś powiedzieć, nie może powiedzieć, no ale mogę na przykład to szybko, bo pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest 3 miesiące, wy możecie sobie to wyjaśnić w tydzień, nie w tydzień mu dać, bo tam jest w ciągu 3 miesięcy, tak? Więc to nie jest tak, że to ma trwać 3 miesiące, że ten sygnalista mnie tam wrzucał do tego systemu, mówi, a teraz mam 3 miesiące spokoju, sobie teraz innej roboty poszukam, 3 miesiące będą mi płacić i nic mi się nie stanie. Pamiętajcie, do 3 miesięcy. Mhm. Teraz? Może być teraz. Co zrobić z sygnalistą, który zgłasza poważne dotyczące, ale niestety problem wychodzi poza moje możliwości sprawdzenia, muszę powiedzieć, że musi ochrony ścigania. Jak powiadomić o ochronie ścigania? Gdyby zgłasza sygnalista jest objęty ochroną. Oczywiście istnieje taka możliwość, że w pewnym momencie organy ścigania jakby zwolnią nas z tego obowiązku, tak? Natomiast ja bym zawsze możemy powiadomić o sprawie, nie musimy powiadamiać o tej konkretnej osobie. Możemy zawsze napisać w tym zgłoszeniu, że taką informację dostaliśmy w systemie zgodnie z ustawą i tak dalej, nie? No ale to już jest sprawa organów. To, że oni go chcą przesłuchiwać, to już niech sobie to tak załatwią, żeby go przesłuchać, nie? Tak mi się wydaje, tak bym radziła. No to już nie, przecież nie będziemy wykonywać pracy za organy ścigania. Ja muszę informować. Muszę podać jego dane. To mi to zgłosił do mnie prawidłowo. Takie nieprawidłowości nie jestem w stanie w programie wewnętrznym urzędowym wyjaśnić. Musi to wyjaśnić organ. Organ chce mieć, kto to zgłosił, to musimy się spotkać dalej, bo
Ale to musi być, nie, nie, pan nie jest zwolniony, bo pan ma chronić sygnalistę, tak? I teraz to jest do kompetencji organów ścigania, żeby podjęły takie procedury, żeby się dowiedzieć o tym, kto tym, znaczy oni nie mogą tego wprost zrobić, nie mogą pana przyjść i panu powiedzieć, żeby pan im powiedział, mówiąc wprost, tak? Nie mogą tego zrobić. Oczywiście będą takie przypadki, proszę Państwa, szczególnie w Waszym przypadku będą takie, że Wy jesteście jednak organami publicznymi. Wy nie możecie, tak jak firmy prywatne, które mają tylko społeczny obowiązek, oprócz tam kilku, nie wiem, zamachu terrorystycznego i zamachu na prezydenta, kiedy muszą powiadomić organy ścigania. Wy jako podmioty publiczne, jeżeli wiecie o naruszeniu prawa, tak, no to macie taki obowiązek prawny do powiadomienia, tak? No więc wtedy będziecie musieli powiadomić, ale pamiętajcie, że no to zawsze powinno, taki każdy, nie generalizujecie, każdy przypadek powinien być szczegółowo rozważony. Bardzo rozsądnie bym do tego podchodziła. Jeżeli zachodzą przesłanki, oczywiście jesteśmy zobowiązani, ale niczego nie podejmujmy tak z góry i jakby nie można tego od razu zdefiniować, tak? Dlaczego szerszy, no tak, no to już Państwu mówiłam, dlaczego ta informacja pozostająca wewnątrz jest bardzo istotna. Rejestr jeszcze musicie prowadzić. A, było takie pytanie, jak miałam webinar też dla samorządów, czy publikować zgłoszenia sygnalisty na BIP-ie? No nie publikować zgłoszeń sygnalistów na BIP-ie, to oczywiście, że nie. Na BIP-ie to, co możemy, co moim zdaniem nie jest to uregulowane znowu, nie zostały te dwie ustawy tutaj ze sobą sprzężone. To, co macie, według mnie, powinniście opublikować na BIP-ie, na pewno fakt, że posiadacie taki system, tak, i że taki regulamin jest, i że taki system jest. Ewentualnie to informacja, że prowadzicie taki rejestr. Ale oczywiście samego rejestru nie pokazujecie, bo byście ujawnili tożsamość sygnalistów, no to nie możecie tego robić. Musicie prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jako podmiot zewnętrzny też zewnętrznych. W tym rejestrze musi być numer sprawy, przedmiot naruszenia, data dokonania zgłoszenia wewnętrznego, informacja o działach naprawy, działaniach następczych i data zakończenia sprawy. Ten rejestr musicie przechowywać przez 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. Proszę? No nie, no nie powinien ginąć. No, ja bym nie, dlatego on powinien być prowadzony elektronicznie. Tak? Będzie elektronicznie, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zginie. Papierowy, elektroniczny, uważam, że absolutnie elektroniczny. W tych czasach to się już nic papierowo nie przechowuje. Kanały zewnętrzne, no właśnie, te kanały zewnętrzne. Kontrowersyjna sprawa. Bo tak, organ centralny, już wiemy, że ten biedny rzecznik praw obywatelskich, który dostał, z tego co wiem, na tyle pieniędzy na to, że nawet mu na biurka nie starczyło, jak sobie przeliczył, a ma zatrudnić 40 osób chyba, żeby się tym zająć. No teoretycznie, proszę Państwa, jest 16 milionów, ja patrzę, tak jest chyba w ocenach skutków regulacji, 16 milionów uprawnionych sygnalistów do zgłoszeń zewnętrznych. Więc jakby tak wszyscy jednego dnia ruszyli do tego rzecznika, no to naprawdę rzecznik byłby w potrzasku. No, tak jak mówiłam, UOKiK przyjmuje rocznie około 600 zgłoszeń, no więc patrząc na to, że jednak ta działalność, te zgłoszenia to w większości to są zgłoszenia konsumenckie, do już naruszenia praw konsumenckich, trochę jest tych zgłoszeń dotyczących niedozwolonych porozumień na rynku. No to myślę, że ten rzecznik powinien się tak nastawić, no razy 5, bym powiedziała to tak optymistycznie, razy 5, tak? Ale teraz ustawa nam mówi, że zgłoszenie zewnętrzne mają prowadzić organy publiczne. No to dobrze, to sobie przedefiniujmy ten organ publiczny. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ centralny albo organ publiczny. Jest zdefiniowany organ publiczny, należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę, bardzo śmieszna definicja, procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, w dziedzinie dotyczącej, należącej do zakresu działania tego organu. No i teraz organ administracji publicznej, no to organ publiczny w rozumieniu KPA to jest i organ administracji publicznej, i organ jednostek samorządu terytorialnego.
I trochę nam chyba tutaj ustawodawca nie za bardzo wie, jak ma się zachować w tej sytuacji. Kto właściwie ma prowadzić te zgłoszenia zewnętrzne i w jakim zakresie. Więc ja bym Państwu rekomendowała tak, bo ja jednak praktycznie do tego podchodzę. Jak teraz chcecie coś zrobić, to zróbcie tylko kanały wewnętrzne przed wejściem ustawy. Jeśli chcecie to zrobić troszkę wcześniej, wstrzymajcie się na razie z zewnętrznymi, dopóki to nie będzie jasno doprecyzowane w ustawie, tak, no bo nie ma co robić, jak nie wiadomo, czy będziecie i w jakim zakresie będziecie zobowiązani do prowadzenia tych kanałów zewnętrznych. Jakie mamy obowiązki? Tutaj też musimy opracować procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, muszą być poufne kanały, one muszą być odrębne od tych wewnętrznych, to jest ważne. Teraz tak, przekazywać informacje zwrotne w sensie tak jak w przypadku zgłoszeń wewnętrznych, ale tutaj jest do 6 miesięcy, nie do 3 miesięcy, ten okres jest wydłużony. No i trzeba dokonywać weryfikacji tych zgłoszeń w dwóch celach. Po pierwsze, żeby przyjmować zgłoszenia w tej dziedzinie, która należy do Was, do Waszego zakresu działania, a jak nie, to musicie przekazać i znowu ustawodawca nie mówi, w jakiej formie macie to przekazać. Nie wiem, jak ja mam przekazać. Jak mam na przykład zgłoszenie, mam system elektroniczny, to co mam wydrukować i pisemnie przekazać, zadzwonić i powiedzieć, że to do mnie przyszło. Wiecie, to w ogóle nie jest doprecyzowane, w jakiej formie ma być to przekazanie, tak? No i oczywiście powołać osoby, które są odpowiedzialne za przyjmowanie tych zgłoszeń. Kluczowe wyzwanie, no to już myślę, że troszeczkę powiedzieliśmy. Ja myślę, że największa rzecz, największe wyzwanie to będzie potencjalna ilość niepodlegających ochronie zgłoszeń i selekcja tych zgłoszeń, że to będzie największe wyzwanie. Ja Wam powiem, jak to wygląda z mojej praktyki tych wewnętrznych zgłoszeń. Nie spotkałam się praktycznie, może było jedno albo dwa takie zgłoszenia dotychczas, jak jeszcze nie było ustawy moich klientów, które by się nie potwierdziło. Czyli nie było tak, że na przykład jak klient wprowadzał system, to nagle wszyscy pracownicy zaczęli mówić, a bo tam nie lubię Basi, to Basi zrobię na złość, tak? Albo tam gościa nie lubię, to ja powiem, że on ma romans z sekretarką. Nie? No to takie, bo obyczajowych też jest dużo takich rzeczy. Ale tak nie było. Wiecie co, chyba jest jednak tak, znaczy ja myślę, że my gorzej o sobie myślimy jako Polacy niż jesteśmy. To nie jest tak, że jesteśmy narodem donosicieli i złośliwców, którzy chcą sobie zrobić jakąś przykrość. Wcale tak nie jest. To znaczy nie ma dużo takich zgłoszeń. Ja się spotkałam i one nawet nie były złośliwe, tylko po prostu takie były, można było spokojnie to załatwić drogą oficjalną, nie trzeba było robić zgłoszenia w systemie, można było przyjść i powiedzieć. Więc też z jednej strony doświadczenie moje dotychczasowe jest takie, że ludzie się zastanawiają, zanim coś jednak powiedzą, nawet napiszą. No ale przewiduję, mówiąc Państwu o grupach sygnaliści w województwie świętokrzyskim i ja nic nie mam do województwa świętokrzyskiego absolutnie, no że może się tak zdarzyć, że jednak będzie, szczególnie tych zewnętrznych zgłoszeń, taki wysyp, tak? Ciężko przewidzieć, jak będzie, no co do opublikowania na stronie. Ja Państwu też udostępnię tą prezentację i wyślę, także będzie można sobie z niej skorzystać. No to oczywiście wszystkie te informacje trzeba publikować na stronie internetowej. Tutaj, jak rozumiem, problem, który się pojawia po stronie podmiotów publicznych, że są dwa rodzaje stron internetowych, bo jest strona BIP-u i też jest taka strona ta mniej oficjalna, tak? Taka dla mieszkańców. Rozumiem, że są zawsze dwie strony z reguły, tak jak obserwuję. Trzeba współpracować z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i tu uważam akurat, że wybór Rzecznika Praw Obywatelskich jest dobrym wyborem, jeśli chodzi o organ centralny do przyjmowania zgłoszeń. Patrząc na różnego rodzaju organy w Polsce, uważam, że akurat ten organ jest... Ja wiem, że może oni się tak strasznie nie cieszą z tej funkcji, którą dostali, ale akurat z tego punktu widzenia to uważam, że to dobrze, że to dostał RPO. Trzeba będzie raportować, jeśli chodzi o zgłoszenia zewnętrzne do RPO. I oczywiście RPO też będzie mógł przekazywać, taki będzie miał obowiązek, jak dostanie zgłoszenie do właściwego organu, czyli jemu centralnie, on przekazuje dalej. Pocieszam Państwa, że RPO też nie wie, jak ma przekazywać dalej te zgłoszenia. Także jakby jest jedna duża niewiadoma w tym zakresie.
O bezpośrednim stosowaniu polskiej ustawy Państwu powiedziałam i po dzisiejszym spotkaniu na ręce pana Jakuba przekażę i prezentację, i opinię w tej sprawie. Opinia jest 12 października, jeszcze sprzed wejścia ustawy, ale jakby założenia tej opinii się nie zmieniają, tak? Dobrze. I co? I proszę Państwa, teraz bym chciała Państwu pokazać praktyczne rozwiązanie, jeśli macie ochotę. Dobrze. Jak macie pytania, to a są pytania na czacie, to może ja poczytam pytania, jakie się pojawiły na czacie. Dobrze, to może ja zszeruję to. Nie wiem, czy to się da. Czy Państwo widzicie te pytania na czacie, czy nie? Kontroluję, coś tam się dzieje, są to pytania takie wstrącające w trakcie Pani prezentacji. Okej, dobrze. Okej, to ja może zobaczę artykuł 26. Okej, no 2-3 miesiące jeszcze ścieżka legislacyjna. Zobaczymy. Pamiętajcie, że były takie ustawy, które się szybciej uchwalało. No. Dobrze. No, oczywiście, proszę Państwa, powiedziałam, bo tutaj się Państwo odnosicie też do kwestii, że nie jesteście w stanie przygotować procedur na podstawie samej dyrektywy, no bo jeszcze i tego projekt ustawy jest. On może się zmienić. Są podmioty, które już na podstawie tych aktualnych przepisów wprowadzają te regulacje. No i oczywiście najwyżej będą je nowelizować, jak się pojawi ustawa. Ja bym jednak powiedziała tak, na spokojnie, koło lutego bym się tak po tych uzgodnieniach publicznych 20, jakby zobaczymy, które poprawki, które zgłoszone poprawki znalazły uznanie u ustawodawcy, wtedy bym zaczęła podejmować działania, tak? Myślę, że teraz bym się wstrzymała. W ramach system zgłoszenia nieprawidłowości, który się niczym nie, albo niewiele różny od dzisiejszych rozwiązań, które funkcjonowały, także to nie jest tak, że jest totalna późna i że nagle nowa jakość. Tak, tylko że oczywiście, że tak, że istnieją, tylko że one nie są tak pełne, jak to wymaga od nas dyrektywa czy ustawa. Tak? Ale jeżeli ktoś chce zgłosić nieprawidłowość, to są kanały wprowadzenia. Przede wszystkim dotyczy to Funduszy Europejskich, bo tu Unia Europejska na nas nie pomaga, a żeby tam też prowadzić pewne ćwiczenia antykorupcyjne. Tak, to wiem. To ja teraz spróbuję Państwu jakoś udostępnić. Ja myślę, że to jest jedno drugiemu nie zaprzecza, że on będzie nadal mógł przyjmować takie zgłoszenia. Proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać, ale nie wiem, czy to widać, czy nie. No właśnie, tutaj nie widać, a ja u siebie widzę. Dobra. Dobra, to zrobimy jeszcze raz stop share i share screen. I ja chciałabym tutaj Państwu pokazać to. No ta platforma jest Pani, tak? To co widać? Tak. No i u mnie, a u Was nie. Czy Państwo widzą, którzy są? Nie widać. Tak, chyba nie. To spróbujemy jeszcze raz może. Ja widzę. To spróbujemy jeszcze raz się screen. Widzę, że jest, proszę zobaczyć, Pani jest jedynka teraz. Tak. Tutaj jest dwójka. No właśnie, dlaczego tego nie widać? Może ja się jeszcze raz zaloguję? I Pani włączka. Dobra.
Chyba się nic nie zmienia. Zrobiłem panią hostę, ale jeżeli to nic nie zmienia w postaci rzeczy, to trzeba jeszcze wciągnąć. Ale jak ja się wyłączę od państwa, to share. Teraz share screen zrobię, niech pan zobaczy. Nie pan teraz zobaczy. Jest widoczny w ogóle ekran ten niebieski. Czyli pani bez pani robi? Pani robi u siebie? Tak. No. No właśnie. A nie, ale mam pani pełną ikonę. Mam pełną ikonę, to nie jest mój. Niech pani otworzy, że ma. No. No to tu mamy Zooma, jestem na Zoomie. Tutaj jak mam tutaj ten zrobiłem pani postęp, to teraz nie możemy na razie wyrzucić. O, coś się dzieje, dobra. Coś się dzieje. Jesteśmy. Dobra, jest. Dobra, czyli otwieramy Zooma. O, dobra. Dobra. No, czyli... Tylko ja się muszę odmutować, tak? Odmutować jest pani hosta. Mhm. Halo? To ja się spróbuję odmutować. Halo, czy państwo teraz wszystko widzicie, to co jest u mnie? Czy ja mogę prosić, żeby ktoś z państwa... Chyba tak, chyba wszystko wiesz. Dobrze, proszę państwa, to po chwilowych perturbacjach związanych z techniką, która nas przerosła, już jesteśmy na właściwym miejscu. I to, co chciałam państwu pokazać, to chciałam państwu pokazać praktyczne narzędzie, które będzie służyło do przyjmowania zgłoszeń. To jest narzędzie stworzone przez prawników i stworzone przez informatyków, stworzone przez mój zespół wraz ze współpracą z firmą Microsoft, która była naszym partnerem technologicznym w tym zakresie, ponieważ no, oczywiście przygotowując się do tego wydarzenia związanego z wejściem dyrektywy, chcieliśmy nie tylko doradzać klientom, ale chcieliśmy też dać im takie narzędzie, które będzie pozwalało im w szybki sposób wypełnić te obowiązki, które się wiążą z dyrektywą i z ustawą, jednocześnie w taki sposób, żeby zajmowało to jak najmniej czasu, żeby było proste, żeby było nie tylko narzędziem do przyjmowania zgłoszeń, ale też do administrowania tymi zgłoszeniami, to jest bardzo ważne, i żeby szybko dało się wyciągnąć stamtąd informacje, które są potrzebne, czyli żeby w jednym miejscu zebrać wszystkie zgłoszenia, żeby sygnalista w prosty sposób mógł zgłosić to zgłoszenie, żebym ja jako administrator miał pod ręką wszystkie informacje związane z tym zgłoszeniem. I ja teraz, proszę państwa, będę sygnalistą. Możecie wybrać sobie jakieś, jak się nazywam. Ja dodam zgłoszenie. Oj, coś nam tutaj, już to polikwidujemy w związku z tymi na tym. Mogę zgłosić zgłoszenie jako sygnalista. Ten widok zawsze może być oczywiście jakoś dowolnie zmieniony. To jest taki uniwersalny widok. Celem tego było, żeby ten sygnalista poczuł się tak jak w sklepie internetowym. Jak on, wiecie, wszyscy teraz kupują przez internet, więc wiedzą, jak się kupuje przez internet. Więc żeby mu było łatwiej, to ten sygnalista będzie sobie mógł wybrać kategorię jakąś zgłoszenia, będzie mógł sobie wpisać dział, jakiego dotyczy to zgłoszenie, będzie mógł wpisać sobie nazwisko sprawcy, którego to dotyczy, będzie mógł sobie wpisać stanowisko i dział. Może to nie być jeden sprawca, będzie mógł dodawać tych sprawców tyle, ile chce, będzie mógł sobie wpisać jakąś tam treść zgłoszenia. Proszę, i tutaj będzie miał te informacje, które będzie mógł sobie wybrać. Ja załóżmy sobie coś wpisałam i idę dalej.
No i coś tutaj nam się chyba technicznie. Tak, zaraz zobaczymy. Nie znam takich osób, dajmy. Kategorie zgłoszenia. Nie mam tu kategorii, ja sobie coś tutaj wpiszę. No właśnie, nie wiem, coś tutaj nam się dzisiaj nie chce, nie chce. Dobrze, ja Państwu pokażę tylko tam pierwszą stronę, bo też mamy problem jakiś, nie wiem, czy jest problem z internetem, czy z czymś. W każdym razie tu sygnalista będzie mógł wszystko, wszystkie zgłoszenia sobie, wszystkie te elementy wypełnić i teraz będzie można to zdefiniować w stosunku do tego, jak i czego potrzebujemy, czyli te elementy obowiązkowe, jakie mamy, ale jeżeli będziecie potrzebowali na przykład tutaj, gdzie będą kategorie zgłoszeń, będzie można wypisać tylko te 15 obszarów, ale na przykład jak się zdecydujecie, żeby, nie wiem, dodać mobbing, do czego nie zachęcam, ale możecie się zdecydować, to wtedy będzie można też tą kategorię zgłosić. I to tak będzie wyglądało zgłoszenie naszego sygnalisty w bardzo prosty sposób. I to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o poufność. Jak on się loguje, to wszystkie jego dane będą czyszczone. Nie będzie wiadomo, z jakiego on się komputera zalogował, skąd on się zalogował, żeby wszystkie te dane, chodzi o to, żeby zachować mu i dać mu maksymalną poufność. To jest rozwiązanie chmurowe, czyli ono jest rozwiązaniem, które będzie istniało na waszej chmurze, to znaczy na chmurze danej osoby, czyli na chmurze urzędu, na chmurze firmy i ty, wy jesteście właścicielami tych danych i te dane będą u was przetrzymywane. Może być taka opcja też, że Państwo nie będziecie sami chcieli tego prowadzić, tych zgłoszeń zewnętrznych. Wówczas jest tak, że my prowadzimy taki system. To jest u Was na chmurze, ale my go prowadzimy. Co ma często taki na przykład walor, że nie wiem, jako radcy prawni jesteśmy objęci tajemnicą adwokacką i radcowską. Czasami może mieć tu duży walor. Drugi widok, jaki jest, to jest widok administratora, czyli tego, który sobie prowadzi ten system. I tutaj, jeszcze jest ważne przy tym wyniku, w tym widoku sygnalisty, że sygnalista jak już przejdzie, jak nam już wszystko zgłosi, może dodawać załączniki. Może, bo wiecie, na przykład czasami, tak jak wam mówiłam, ludzie też przynosili mi skany dokumentów, nagrania. Oczywiście dobrze jest tam ograniczyć tą ilość danych, to żeby tam wam sygnaliści nie wrzucili 4-godzinnego filmu na przykład, tak? Na którym będą się tylko zamykały i otwierały drzwi. Ja jak wówczas, jak odbierałam te nagrania od tego człowieka, o którym wam opowiadałam, to tych nagrań było 20 godzin. To były takie nagrania, że się drzwi otwierały, ktoś chodził, ktoś siadał. Znaczy to bardzo żmudne było jakby przesłuchanie tego, ale warto jest umożliwić mu to, dlatego, żeby on miał taką możliwość i od razu nam wszystkie dowody dał. Ważne jest to, że też będę mógł, jak on już przejdzie przez to zgłoszenie, to on dostaje unikalny numer, tak? I on nie musi, ale może się zalogować i sprawdzać. I on sobie sprawdzi, czy wyście mu potwierdzili, że przyjęliście to zgłoszenie, możecie się z nim komunikować, możecie mu zadawać pytania. Cały czas jest ta interakcja i nawet jeśli on wybierze opcję, że chce być anonimowy, to jest jedyna opcja znowu, jeśli będziecie mieć anonimowe zgłoszenia, żeby mieć z nim kontakt. Oczywiście wiecie, jak ktoś nie będzie chciał mieć z wami kontaktu, no to przecież go nie zmusicie, tak? Pod groźbą z broni mu nie przystawicie do skroni, żeby ten kontakt z wami miał. Ale chodzi o to, żeby dać możliwość tego komunikowania się. I ja w jednym miejscu będę mógł mieć wszystkie zgłoszenia. Może być też tak, wiecie Państwo, że będziecie mieć jakiś system, ale jednocześnie będziecie dostawać listy anonimowe albo nieanonimowe, tak? Więc chodzi o to, że jako administrator dana osoba będzie mogła to wprowadzić i będzie mogła odnotować. Może być tak, że ludzie zadzwonią i powiedzą o czymś, znowu będzie można to odnotować, przy czym ja bardzo zalecam, żebyście bardzo zastrzegli w regulaminie, jakie dajecie kanały do komunikacji, żeby nie było tak, żeby nie dać wszystkiego, bo oszalejecie, tak? Ja bym się skupiła na takich dwóch na przykład kanałach, ustnym i pisemnym, które według mnie są wystarczające. Na przykład ustny to może być osobiste przyjęcie zgłoszenia, niekoniecznie telefonicznie, nie? Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, że jak ktoś chce ustnie zgłosić, to niech przyjdzie i powie, tak? Więc jest możliwość i ważna funkcja, jaka się tutaj znalazła. Ja jeszcze dodam jedną rzecz. To ten system powstał ponad rok,
i powstawą na bazie naszych doświadczeń. Ja takich systemów widziałam kilkanaście, na kilku różnych systemach pracowałam i jakby chodziło o to, że widziałam, gdzie są jakieś braki w tych systemach, gdzie je uzupełnić, tak żeby było wygodnie do prowadzenia tych spraw. Ważne jest też to, że jak pracowaliśmy nad tym narzędziem, to poprosiliśmy takich opinion liderów, czyli ludzi, którzy się od kilkunastu lat zajmują compliance'em i przyjmowaniem zgłoszeń, żeby przeszli sobie, żeby wskazali nam, bo wiecie, no nikt nie jest doskonały, nobody is perfect, i żeby wskazali nam, jakie luki i jakie błędy są w tym systemie, co było dla nas istotne. Ważne jest to, że też można przydzielać zadania tutaj. Czyli ja mogę przydzielić zadanie, na przykład, nie wiem, chcę zebrać dodatkowe informacje, potrzebuję tych informacji od głównej księgowej, ona nie widzi tego zgłoszenia, ja jej daję ograniczony dostęp i mogę jej przydzielić zadanie, co ona ma tam zrobić i jakich informacji ma mi dostarczyć. Bo problem, który się na przykład pojawiał, który ja zaobserwowałam u klientów w ciągu tych kilku lat, to że jak były jakieś postępowania prowadzone, to się okazywało tak, część dowodów jest u tej osoby, część u tamtej, tamta się zwolniła, tej już nie ma, tamta była nieporządna i zgubiła kwity. Jakby potem jak trzeba było to zebrać, na przykład, nie wiem, żeby dostarczyć w zawiadomieniu o wystąpieniu przestępstwa do prokuratury, czasami się tak zdarzało, to się okazało, że nie ma tych dowodów w organizacji, tak, że nie ma tych dokumentów. Więc to jest istotne. No i bardzo istotna kwestia, proszę Państwa, bezpieczeństwa. Tak? Pamiętajcie, że to są newralgiczne dane. To mogą być różne zgłoszenia. Mogą być i banalne, ale mogą być też i niebanalne. I najgorsze, co może się zdarzyć, no to jest wypłynięcie tego zgłoszenia. Są takie statystyki, które mówią, nie ma stuprocentowych bezpiecznych systemów. Dlaczego? Dlatego, że największą wadą tych systemów są zawsze ludzie. Jeżeli system jest nieszczelny, to w 80% nie dlatego, że został źle wymyślony, tylko dlatego, że ludzie popełniają błędy przy jego stosowaniu, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj kwestia bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, tych dodatkowych zabezpieczeń chmurowych, które daje Microsoft, tutaj no, dla nas była bardzo istotna. Nie chcieliśmy tego zrobić z kimś, kto był przypadkowy, tylko ktoś, kto ma jakąś normę. Więc możecie, ja zachęcam, można też ode mnie dostać demo takiej platformy. Ono jest aktualne przez 10 dni i można sobie przetestować przez te 10 dni i zobaczyć, jak taki system wygląda. To jest rozwiązanie webowe, czyli takie rozwiązanie, które jest dostępne po prostu przez internet. A propos tej dyskusji, czy ono jest przystosowane do osób niepełnosprawnych, czy nie, no, samo w sobie jakby nie planowaliśmy go z takim zamierzeniem, ale jeżeli jest rozwiązaniem webowym, no to wszystkie te dostępne komunikatory językowe, czy czytniki dla osób niewidomych, one będą mogły z nich tutaj skorzystać. No i to, proszę Państwa, chyba tyle z mojej strony. Ja czekam na Wasze pytania i chętnie na nie odpowiem. Co ci wystarczy, że instytucja wpływa dwie formy komunikacji, tak, pisemną i uczną? Czyli ten kanał? Pisemną. Znaczy pisemną albo uczną, tak? Tam jest napisane w ustawie lub ustną. Z tego kanału traci jakby... Dlaczego? To jest pisemna forma. To jest forma pisemna. No, pisemna, czyli no, ale nie, mówi w formie. Są dwie rzeczy, bo ustawodawca nam mówi, że można dokonać to w formie pisemnej lub ustnej, tak? A potem wymienia, jakie to mogą być formy, czyli elektronicznie, osobiście, telefonicznie i tak dalej, tak? Więc tutaj ta forma pisemna w postaci takiego zgłoszenia znajdzie zastosowanie. Możemy naliczyć tylko do pisemnej wymiany. Jest lub, tam jest napisane ustnej lub pisemnej. Tak, chociaż ja bym nie zachęcała do tego Państwa. Ja bym przyjęła sobie taką formę na przykład elektroniczną plus powiadomienie osobiste. Ja bym nie odżegnywała się od tego powiadomienia osobistego, tak? No bo jak zdecydujecie na telefoniczną, no to musicie prowadzić taki kanał telefoniczny, wiecie, musicie zadbać o to, żeby telefony były odbierane. I teraz ta telefoniczna forma ma tą wadę, że no w jakiej formie udzielicie później, potwierdzicie telefonicznie, odnotujecie gdzieś, możecie nagrać tą rozmowę, uprzedzając wcześniej, że wszystkie rozmowy są nagrywane, no ale potem, jeżeli będzie kwestia skontaktowania się z tą osobą, znaczy według mnie za dużo zamieszania,
jest w formie telefonicznej, łatwiejsza jest taka forma elektroniczna. No i oczywiście, dlaczego mówię o tej osobistej, no bo mogą być takie osoby, które nie będą w stanie, nie będą miały sposobności skorzystania z takiej formy elektronicznej, więc trzeba dać im jeszcze jakąś inną formę zgłoszenia. Można też udostępnić formę tradycyjną, że przyjmujecie po prostu pisemne zawiadomienia, tak? Można dopuścić wszystkie. Tam według mnie nie, pisemną i jedną pisemną. Ale pisemną rozumianą jako elektroniczną, czy pisemną rozumianą jako... Nie jest to, nie jest to doprecyzowana postawa. No tak jak pytanie, to czy sygnalista jest panem sytuacji? Bo ktoś tu kreuje, prawda, to postępowanie. I oczywiście w momencie, kiedy już mamy zgłoszenie, żeśmy przyjęli, bo dzieci, no czytamy to, co tam jest, prawda, wydaje się to sensowne, prawda, i mogli przyjść do nas, kiedy chcemy się z tobą spotkać w gronie 3-4 osób. Możemy go poprosić o taki kontakt, nie musi nas przyjść. Rozumiem, czyli mamy sytuację następującą. Sygnalista może powiedzieć, dziękuję bardzo, ja przygotuję do powiedzenia, w którym się powiedziałem. Tak. Nie będę nigdzie przychodził, tak. Ale nie mam absolutnie żadnego takiego zamiaru. On jest panem sytuacji. Tak. I możemy go prosić o dodatkowe informacje. Nie musi nam tych dodatkowych informacji. Nie musi. Teraz jest takie pytanie. Oczywiście. Wydaje się, prawda, że każdą procedurę, prawda, można tak szalenie uprościć, prawda, że przestaje być procedurą, prawda? Czyli ja jestem kierownikiem jednostki, prawda, ustalam procedurę tylko do mnie ustnie, prawda, i nie ma nic więcej, prawda, procedura, prawda, jest rozpisana na, powiedzmy, na dwa zdania, tak, dodatkowo jeszcze sobie tam likwiduje, powiedzmy, ten ruch dostępności, prawda, na ten czas, w ogóle i w ogóle, to będzie oczywiście też jakaś procedura. Ale zakładamy, że to procedura będzie jednak inna, to znaczy będzie wskazana komórka organizacyjna, w tej komórce organizacyjnej. Ustawodawca przewiduje elementy obligatoryjne, które ma zawierać, tak? Tak. No i teraz mamy sytuację następującą. Czy można znowu tak szalenie poprosić, sam kto będzie na ten przyjmował zgłoszenia, będzie nie rozpatrywał, prawda? Czy też nawet to zaleca? Praktyka jest taka. Oczywiście ustawodawca tego nie precyzuje, żebyśmy nie mieli żadnych złudzeń. Praktyka jest taka, że mamy tak, z reguły. Osobę przyjmującą zgłoszenie, raz. I z reguły powołuje się tak zwaną komisję wyjaśniającą do sprawy. Dwa. I trzeba mieć dwa. I według mnie taka powinna być praktyka. I my zalecamy teraz, w tych... Teraz to wiemy, że... Gdzie jest ten kierownik jednostki? No, ale proszę powiedzieć. No i wcale nie trzeba mu tego zapewnić, chciałam wam powiedzieć. Dlatego, że zobaczcie, ustawa mówi tak. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń, niezależny organizacyjnie podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych. Czyli to powinien być taki podmiot, który jest niezależny. Czyli nie za bardzo można mu powiedzieć, a teraz o wszystkim musisz mi tutaj mówić i raportować. Teraz co to znaczy niezależny podmiot? Z reguły funkcjonuje to w organizacjach tak, że taka osoba odpowiedzialna za te kwestie sygnalistów i ten compliance, ona albo raportuje... Czyli to jest ta osoba, która przyjmuje zgłoszenia. Nie, ale ta osoba, ta sama, która przyjmuje zgłoszenia, też uczestniczy w wyjaśnianiu zgłoszeń. Dlatego, że najczęściej to jest tak zwany compliance officer. No znowu takie sformułowanie, czy tam oficer do spraw zgodności, tak się to nazywa, albo dyrektor do spraw zgodności, czy tam kierownik do spraw zgodności. I ta osoba jest w strukturze organizacyjnej. Najczęściej w 80 przypadkach, czy 90, raportuje bezpośrednio do zarządu, czyli do kierownictwa, czyli nie, na przykład nie jest pod dyrektorem prawnym, pod dyrektorem administracyjnym, pod dyrektorem finansowym, jest takim trochę takim ombudsmanem, nie? Takim trochę rzecznikiem wewnątrz odrębnym, żeby zachować niezależność. W sytuacji idealnej, to jest idealna sytuacja, ale to my nie zawsze musimy dążyć do sytuacji idealnych, żeby dobrze została zrozumiana, jest taka, że ona raportuje bezpośrednio do organu nadzorczego, czyli na przykład raportuje do rady nadzorczej, tak? Czyli jest zupełnie niezależna. No bo może się tak zdarzyć, że to zgłoszenie też będzie dotyczyło osoby zarządzającej, niewykluczone. No dobra, ja przełożę to na język, bo tutaj wchodzimy w taką terminologię trochę, tak jak któryśmy wprowadzali wiele na temu ISO, tak? Tak, bo to trochę jest, tak. O, zarządzający pan o ISO. Panią procedurę na rozkładnictwie.
teraz przełóżmy to, prawda, na język praktyczny ulic. Mm-hmm. Jeżeli przełożymy to, prawda, na język organów, to mamy dwa organy wykonawcze, organ stanowiący, prawda, nie ma nic więcej. Mamy kierownika jednostki. I ja bym zrobiła tak, żeby ta osoba podlegała bezpośrednio kierownikowi jednostki. Taką bym dała Państwu rekomendację. Bo ja mówię, nie żyjemy, nie musimy być bardziej idealni. Nie ma już nad sobą prawda, nikogo i z tak. Nikim się dowiedzą, nie musi. Nie. 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 Czyli wychodzi na to, że sekretarz. Nie, dlatego ludzie nie ufają do mnie. No to dobrze, dobrze, że to była taka osoba, której ludzie ufają. Chociaż wiecie, miałam takiego... Dobrze, ale teraz czy my to musimy personalizować? Bo teraz nie. Oczywiście w administracji jest ta chęć do personalizacji, tak? Uważnienia, pełnomocnictwa, prawda? To wszystko mamy, prawda, wiemy, bo my jesteśmy praktykami od wielu lat. Czy to może być komórka organizacyjna, ale ta komórka ma również swojego kierownika, więc ten kierownik będzie pewnie... No. Proszę Państwa, pamiętajcie, że ustawodawca mówi, podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, czyli trzeba tego, co ma przyjmować, trzeba upoważnić. Jak to sobie robicie? Nie wiem, czy to w zakresie obowiązków, nie wiem, jak to wygląda jakby operacyjnie, bo tego nie wiem. I niezależny organizacyjnie podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych. Czyli musi być jakaś forma, czyli wy musicie nadać mu jakiś status, nie? Takiej osoby, nie wiem, zarządzeniem. Tak. To może być. Od początku, jak była u nas dyskusja, sytuowanie tego musi być wokół sekretarza. Wysoko, tak? Mówiąc krótko, to nie może być osoba, no bo wiecie, no bo im wyżej ta osoba będzie, im większy będzie miała ten stopień niezależności, tym więcej może wyjaśnić, no ma też jakby trochę inne przełożenie na organizację, tak? No bo wiecie, no oczywiście no tam jest niezależnie organizacyjnie podmiot ten do wyjaśniania, no ale ja rozumiem, że nie chodzi nam o to, żebyśmy stworzyli znowu fasadowo, no bo tak jest ta konstrukcja tych zgłoszeń sformułowana, tak jak Wam mówiłam, że no właśnie nie jest w naszym interesie, żeby to zrobić byle jak, tylko w naszym interesie jest to zrobić jak najlepiej, tak? No żeby tego sygnalistę jakby... Nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, ale powiem to, żeby go zniechęcić, zachęcić do tego, żeby zgłaszał wewnętrznie, a zniechęcić do tego, żeby zgłaszał zewnętrznie. Oczywiście wy będziecie mieć też obowiązek poinformowania go o tym, że ma takie uprawnienie, no bo trzeba go poinformować, że ma takie uprawnienie w regulaminie, tak? Że on ma zawsze uprawnienie to zewnętrzne, ale to trzeba go tylko poinformować, ale wcale nie trzeba do tego zachęcać, tak? Zachęcamy tutaj wewnętrznie do tych zgłoszeń. Dobrze, jakie zmiana władzy, czy to w samorządzie, czy też jest, notujemy znakomity wzrost liczby skarg. Tak, to zawsze tak było. Pamiętam jeszcze panie generale z uprawą i tak dalej. Teraz tak samo. Porządek będzie, bo to wiążą ludzie i wiadomo, jakie nadzieje na swoje tak, realizację swoich krzyw, może nie realizację swoich krzyw na sprawiedliwość. Tak. Także do tego. Porządek będzie trudny, a później no to... Ważna rzecz, dobrze, że Pan to poruszył, to akurat nie tutaj z administracją samorządową rozmawiałam, ale rozmawiałam z ZUS-em na ten temat, bo oni mają od kilku lat taki właściwie formularz, czy nie system taki do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach. No i oni mówią, że to, z czym się oni teraz borykają, to że ludzie w tym trybie zgłoszenia sygnalisty zgłaszają skargi, które podlegają trybowi administracyjnemu, postępowaniu administracyjnemu. I znowu, akurat myśmy też to przewidzieli, że będzie można sobie takie formuły ustawić, jak już będę miała to zgłoszenie, wybieram odpowiednią treść tego powiadomienia. Dziękuję Ci, że dokonałeś tego zgłoszenia. On nie odpowiada on ustawie tam o ochronie osób i tak dalej, i tak dalej. Tego typu kwestie powinny zgłosić w takim trybie, tak? No i tyle. No i niech sobie pójdzie i zgłosi, tak? Bo może być tak skłonność, że ludzie będą po prostu wiecie, no wszystko tam pchali, niekoniecznie ze złej woli, tylko z... No. Część frustracji swojej będą wylewać. Moim zdaniem to nie jest, my mówimy o czymś, prawda, co da się ułożyć w ramach administracji, ale najgorsze są te różne, jak ja nazywam w administracji, punkty styczne. Mm-hmm. To, co Pani mówi, prawda, kiedy tak. Takie zgłoszenie, prawda, my badamy, mówi, to jest skarga.
tak naprawdę. No to jest napisane, czyli ja stwierdzam, prawda, że to jest skarga. No to nieważne, czy ktoś napisał, to jest skarga, czy zgłoszenie, to ja już postępuję jako skargę, przekazuję, prawda, to. Teraz pytanie, czy ja w ogóle mam prawo, bo ja jestem specjalistą. Przekazuję, prawda, to dziś jako skargę, prawda, do właściwego organu. Nie, to nie jest tak, bo są dwie rzeczy. Są dwie rzeczy. Jak mamy te wewnętrzne zgłoszenia, ktoś wewnętrznie nam coś przekazuje, no to my decydujemy na podstawie tych przesłanek, piszemy sobie punkty, kwalifikujemy, to przyjmujemy zgłoszenie, odmawiamy, mówimy, że odmawiamy z jakiejś tam. Potem mamy to zewnętrzne zgłoszenie, które do nas przychodzi i teraz to też musi spełniać znamiona tych 15 naruszeń, które mam. Jak mam to w trybie, będzie to coś, co w naszej ocenie będzie podlegało trybowi skargi, to ja tylko go informuję, że to powinieneś zgłosić, ale już nie mam obowiązku tego przekazać dalej, bo to z definicji nie będzie zgłoszeniem. Tak? Od początku nie będzie zgłoszenie. Ważne jest, żeby sobie dopytać, co jest zgłoszeniem. Po prostu właśnie instancji uczucie jest jeszcze wewnętrzne, że jakiejś procedurze, ta procedura jakby jest tak zawężona, że administracja, czyli mnie, tak naprawdę nie pozwala zastosować pewne narzędzia, bo jak kwalifikuję to. Sprawa jest prosta, żebyśmy byli zrozumieli. Nieważne, co pan napisze do nas, czy napisze to skarga, podanie, cokolwiek innego, prawda? My to zakwalifikujemy jako wniosek w innej procedurze administracyjnej skarga. To my jesteśmy panami w gruncie rzeczy tej sytuacji. Tam przekazujemy to z właściwością, zrozumiemy, prawda? Odmawiamy, prawda? Jakimś postanowieniem, czy czegoś. Tutaj tak naprawdę panem sytuacji, bo to trzeba powiedzieć, panem sytuacji jest ten sygnalista. Ale on zawsze będzie panem sytuacji. Oczywiście, że jest panem zawsze sytuacji sygnalista. Tak jest ustawa skonstruowana, no tak, żeby go chronić, ponieważ on jest objęty ochroną. On tutaj decyduje, tak? I zobaczcie, to jest taka sytuacja, kiedy on informuje wam o czymś i właściwie to może powiedzieć, poinformowałem, nigdy się do was nie odezwać. Tak. Może tak zrobić. To jest jego prawo. On zgłosił, a teraz... I do momentu zgłoszenia to jest jego aktywność. Od momentu przyjęcia zgłoszenia aktywność jest po waszej stronie. I jak to będzie taki prawdziwy sygnalista, tak domniemuję, czyli ten, który naprawdę, ale oczywiście no to są, ta linia jest bardzo cienka, no to on będzie chciał pomagać, tak? I często będzie, że oni będą pomagali. Według mnie będzie tak, że będą pomagali, będą się chcieli spotykać, będą odpowiadać na pytania, ale oczywiście mogą się zdarzyć tacy, którzy zgłoszą i zapomną, tak? Praktyczny aspekt, jeżeli chodzi o znajomość zasad, tak, regulacji, mówimy, organ, czy w jaki sposób pracownik powinien potwierdzić znajomość tych zasad. Tak, już to już mówię, to tak, bardzo praktyczna sprawa. I jeżeli chodzi o podmioty zewnętrzne, tak, w jaki sposób one powinny być zaznajomione z tymi zasadami, czy to być jakaś strona, czy to mówię, ustawa. No, ustawa, tak, ustawa mówi o tym, że mam ustanowić regulamin zgłoszeń wewnętrznych, jeśli chodzi o te zgłoszenia wewnętrzne, no i że one mają być zrozumiałe dla naszych pracowników i tyle. Więc, ale znowu my musimy trochę na to popatrzeć, nie mówię o tym, że my mamy obowiązek szkolenia pracowników i tak dalej, w jakim trybie, ile tych szkoleń ma być, jak oni mają potwierdzać, to w ogóle się ustawodawca na temat nie wypowiada. Z praktycznego punktu widzenia powinniśmy zrobić tak. Mamy procedurę, ogłaszamy tą procedurę w trybie przyjętym, tą wewnętrzną procedurę w waszych organach i bardzo ważny element, który powinien się znaleźć, musimy ludzi przeszkolić, mieć potwierdzenie, że się przeszkolili, czyli na przykład jak to będzie online, no to fajnie na Teamsach to wychodzi, bo od razu wiadomo, kto był. No i dobrze też jest, to oczywiście to, że jest taki dalej posunięty krok, mieć jakąś taką, nie wiem, plakaty, jakąś taką kampanię informacyjną, przypominającą, że masz prawo zgłosić w takim zakresie. Co jakiś czas powtarzać te zgłoszenia, te szkolenia i przypominać ludziom, do czego mają. Oczywiście tak, jak macie system, będziecie mieć jakikolwiek system, to też trzeba ludziom powiedzieć, w jaki sposób w tym systemie mogą dokonywać tych zgłoszeń. Mogę się mówić, że to jest pracowniczy, tak? Czyli to nie jest naddatek. Typu, bo patrzę na naszą procedurę opracowaną i mamy tutaj propozycję, żeby każdy pracownik oświadczył, tak, że na nią się to idzie tak, osobowo. Nie wiem, czy tutaj jest aż tak wymóg, nazwijmy to potrzebny, tak, do budowania. Ustawa do mnie nie mówi o takim. Nie. Ustawą
mówi tak, właśnie mam tu przytoczone. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownikom z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy. Rozumiem wewnętrzny system naszych informowania. Tak, ale ważny jest ten system też szkolenia, nie? Żeby ludzie o tym powiadomić, żeby powtarzać te. I żeby, natomiast jeśli chodzi o zewnętrzne, no to tak, jak będziecie mieć regulamin zgłoszeń zewnętrznych, no to musicie, ten regulamin, tam jest obowiązek umieszczenia go na stronie internetowej. I ten druk jest spełniony. Tak, to umieszczenie na stronie internetowej, no i musi się zapoznać z tym, tak? No jak chcecie coś zrobić więcej, nie wiem, jakąś dodatkową kampanię czy tam coś, no to zawsze więcej możecie zrobić zawsze, nie? Minimum jest takie. Dobrze, ja będę panią wręczył, nie tak, gdzie robicie jednostki. Dobrze. Bo już jednostki, czyli w naszym przypadku marszałek, to jest wróż naczelny i tutaj nie ma zmienił się, ale jeżeli ustawa rzeczywiście to ten przybierze taki charakter, to ten bezpieczny. Nagle by się okazało, że tak skonstruowaliśmy ten system, prawda, że on nasza każdą wolę informować, bo to będzie, tak powiem, zdradzanie tych żołdów tajemnic. Więc ja to już nie ma takiego zakazu informowania ludzi, tak? No. Zakazu nie ma. Mowa jest tylko o niezależności. Pani Kasi na ulicy, to my nie możemy powiedzieć, że w ogóle mamy jakiś problem z tym. No tak, no. Ale kierownikowi jednostki. Nie ma takiego. Jest tylko mowa o tym, że on ma być niezależny w wyjaśnianiu, tak? On ma niezależnie wyjaśnić, czy nie można wpływać na niego, ale nie ma nigdzie w tych przepisach ustawy powiedziane, że ja go nie mogę poinformować, że jest prowadzona. Mam taki punkt, o którego w ogóle nie wyjaśnia ustawa. Okej, okay, a teraz jak pani mówi, pociągnijmy to dalej. Uprawnienia kontrolne rady. Ja rozumiem, że na to, w tym czasie jest coś nielościowe. Pan radny nie ma wglądu, pan poseł. No nie, bo to naruszałoby poufność sygnalisty. No kochani, no to musimy, tutaj granicą jest poufność sygnalisty. Oczywiście radny może sprawdzić, czy ja taki, może mnie zapytać, czy ja posiadam taki system, czy system został wdrożony, czy regulamin funkcjonuje, no ale na Boga, no ja nie mogę mu pokazać, bo to było naruszenie poufności sygnalisty. Czy prowadzę rejestr? Prowadzę. To jest ten moment, o którym mówię, że ja muszę w tym momencie czekać spotkanych. Ja z uśmiechem na ustach mówię, sorry, to jest bariera. Tutaj jest taki przepis. Nie, no tutaj nie mam. Tu jest taki wyjątek. Zobaczcie, przepisów ustawy nie stosuje się do ochrony informacji niejawnych, tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu, tajemnicy narad postępowania karnego. Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Kiedy ja już zawiadomiłem jako sygnalista o możliwości popełnienia przestępstwa, no to jest inny w ogóle tryb, tak? Tak, inna ścieżka postępowania. Tam jeszcze jest jeden wyjątek, aha, że przepisów ustawy nie stosuje się, i to wiem, że zostało podniesione w konsultacjach, dlaczego. Przepisów ustawy nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. I to jest jedyny, no, tak. Przecież są określone procedury, jest tak. Pan Plata, który propagował zgłaszanie projektu. Proszę, ma pan plakat? Tak. Ja widzę, że tutaj. Szeroko zakrojona kampania. Bardzo. Ale widzicie, to jest bardzo, proszę państwa, to jest bardzo przydatne, że myśmy robili takie, konstruowaliśmy takie plakaty na rzecz tam klientów, gdzie mówiliśmy, wytłumaczyliśmy ludziom, po co to jest. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście uniknąć tego zalewu zgłoszeń, że pani Zosia to krzywo kwiatki podlewa, to trzeba ludzi tego nauczyć po prostu, tak? No jak ich nie nauczymy, to oni nie będą wiedzieli. No właśnie, to jak już pan już ma dobre doświadczenie. Także jeszcze będzie dużo pytań. Ja jak się tylko pojawi już taka bardziej, powiedziałabym, prawdopodobna wersja tej ustawy, czy ona i tak jest bardzo, ja uważam, że ona w 80% zostanie, nawet powiedziałabym, może nawet więcej, więc ja bym już to przyjmowała, że to jest to, co będziecie mieć, będą niuanse, które się tam pojawią. Najważniejsze z tych niuansów to jest to, żeby doprecyzować, czy wy macie obowiązek, w jakim zakresie przyjmowania, no pewnie macie, bo to wynika już teraz w przepisówce, ale w jakim zakresie przyjmowania tych zgłoszeń zewnętrznych,
To jest bardzo istotna sprawa. Czy możecie współdzielić te kanały? No bo rozumiem, że w ramach tutaj województwa macie jeszcze inne jednostki, więc bez sensu, żeby każda jednostka miała, żeby była jedna procedura i jakby, nie wiem, jeden system z wydzielonymi tymi kanałami na poszczególne jednostki, no i żeby zmieniono te przepisy sankcyjne, no bo one są nieprzystające do... Chore, no tak, ja bym się spodziewała, że one są chore. A pytań na pewno jeszcze będzie dużo, ja służę tutaj Państwu pomocą. Ja bym prosił Panią Wysoką, żebyś tutaj pytań, Pani Wysoką nas na miejscu, bo to, że Pani skończyła szerować ekran. Dobra. Żeby Pani ustąpiła, się ukazała Pani wszystkich uczestników. Ja pójdę, słuchajcie, jeszcze pożegnam wszystkich tych, którzy są. Ale jak ja mam to zrobić? Stoprze, tam czerwony przycisk. A jest, dobra, już mam. O. Ja potrzebuję jeszcze za 3 minuty. Dobrze, to oddaję już. Ja się wyłączam. Czy ja mógłbym jeszcze jedno pytanie zadać, czy już za późno? Ja tutaj pan zadał pytanie, stwierdził, że wydaje mi się, że najlepszym momentem do wdrożenia systemu z procedurą będzie przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów. No to ja Państwu mówiłam, koniec stycznia.